Dobry, witam was na moim ranie. Dzisiaj będzie run... Zaczynam od rana z Crasha, Crash Bandicoot. Odnawiona wersja trilogii... oryginalnej trilogii z PlayStation. Crash ma 20 lat, więc... dużo osób będzie mnie znało, dużo nie. Zależy od tego. No dzisiaj będzie akurat gdy przychodzi w grę na 102%, czyli maksymalny procent, jaki jest w tej grze. Co jeszcze można dodać? Może przedstaw się i tak dalej. Jeszcze mikrofon jakbyś mógł trochę bliżej, bo wiem, że cię może sobie słychać. No to ja jestem... mój niech to Janusz. Tak, dziwny, nie wiem skąd nawet wziąłem go, ale po prostu... Okej, okay, są... Bo chyba jesteśmy gotowi, żeby zacząć. Dobra. Bo to timer się zaczyna jak wcisnę po prostu, jak kliknę guzik, nie? 3, 2, 1, start. Dobra, po co komu tutorial, skipujemy. Tak, to jest najlepsza część. Niby 102% w tej grze oznacza, że robimy wszystko, ale no nie do końca. Na przykład później jeszcze będziesz robił time triale na każdym z poziomów, ale na szczęście relikt, który tam jest wymagany, jest na złotym poziomie, a nie na platynowym, czyli na tym drugim powiedzmy, a nie na trzecim. To też jest dobry plus, ponieważ nie trzeba aż tak bardzo się skupić na tym, żeby to zdobyć. Na niektórych poziomach naprawdę są trudne do zdobycia. A ogólnie co widzicie, to jest technika znaleziona no, krótko po wydaniu gry, czyli można po prostu szybciej się poruszać dzięki odpowiednim... dzięki temu, że jakby szybciej dotkniecie ziemi przez to gra, nie wiem, coś nie wczytuje prawdopodobnie albo nie nadąża nad silnikiem i daje nam dodatkowego pusta jakości. Tak, będziecie widzieli bardzo dużo spindaszy w tej grze. Może nie w moim wykonaniu aż tak dużo, ale no zobaczycie. Zobaczycie, bo to jest trudne, bo tutaj jest wymagana pewna precyzja w naciskaniu. Z tego co wiem, to jeżeli źle się tutaj coś naciśnie, to będziemy robili Budyslama, tak? Tak, ale akurat na początkujących to jest często, ale dla mnie akurat Budyslama, no po prostu już się odzwyczajam tego i nie robię tego. No to bardzo dobrze. Ja osobiście chcę ranować Crasha, ale jak już to jedynka, a nie dwójkę, bo ten movement, to jest dla mnie za trudne. No na początku może ci się wydawać trudne, ale później z czasem jak się nauczycie, to będzie łatwiejsze. W końcu mamy do czynienia tutaj z zawodowcem. Po co robić intended straty związane z tymi dołami? Lepiej po prostu sobie wyskoczyć, jak dostajemy wystarczająco dużo wysokości. Może też zawsze... akurat się nie udało. Ale może to zawsze jeszcze ominąć, jak idealnie... Nie. No niestety, ale... Będą jeszcze inne poziomy, żeby to pokazać. Tak. Oczywiście skoro 102% to też zbieramy wszystkie kryształy, każdy poziom, jeżeli nigdy ktoś nie grał w Crasha, to każdy poziom ma jakieś swoje wymagania odnośnie dodatkowych gemów, jakie można zdobyć. W większości przypadków to jest chyba po prostu zdobycie wszystkich pudełek, ale są też niektóre twisty, na przykład bez śmierci, nie zabicie żadnego pudełka i tak dalej. Akurat bez śmierci to akurat w tej części nie, ale to w Crashu jeden właśnie jest to poziom. No to ja znam się głównie na jedynce, więc no. jak będę coś mówił źle, to zawsze możesz mnie poprawić. Poprawię tam spokojnie, nie ma się co bać. A ważne rzeczy to są takie, że na przykład mogę pochwalić Janusza, niedawno zrobił rekord świata w Insane Trilogy oraz w Reignited Trilogy, jeśli chodzi o Crasha oraz Spyro. I w tej kategorii Sprash, robiąc każdą grę na maksymalną ilość procent z rzędu, no masz 14 godzin i dokładnie ile, pamiętasz? Nie, 14 godzin 51 minut, coś takiego. Co jest naprawdę dużym wyczynem, biorąc pod uwagę, że to jest 6 gier z rzędu na maksymalny poziom ukończenia.
Czy planujesz tutaj powtarzać to tutaj? Może nie maratonie. Na maratonie może będzie tylko eny, bo to jednak 14 godzin trochę długo, ale czy zamierzasz poprawić jeszcze swój czas? Na razie miałem tego w planach, ponieważ po prostu jednak doświadczenie teraz mam, że jednak to nie jest łatwa rzecz do zrobienia, siedzieć tyle czasu bez przerw, więc na razie sobie odpuszczę, po prostu poczekam, aż wyjdzie, może jak Spyro wyjdzie niedługo na PC-ta, to wtedy może akurat więcej osób będzie chciało stronować tą kategorię, więc no po prostu jak więcej osób się zbierze, to może jeszcze kiedyś. No bo o tym nie wspomnieliśmy, oczywiście w Crash'a gramy na PC-cie, bo loadingi. Tak, loadingi i 60 FPS-ów. Tak, 60 FPS-ów jest dużym plusem, loadingi też są dużym plusem, bo zajmują bardzo dużo czasu. Z jakiegoś powodu. Dobrze, że zazwyczaj w speedrunach używa się timera, który usuwa te loadingi, no ale na maratonie gramy w czasie rzeczywistym, więc dobrze jest, żeby mieć jak najbardziej optymalny setup, żeby tutaj nic nie pomijało. Oczywiście. Teraz pominiemy jeden poziom, żeby po prostu mieć potrójną maskę na początku czwartego poziomu The Pits. A tym poziomie znowu będę mógł spróbować skipa, który pozwoli mi ominąć no dołki, jakby powiedzieć, no. Może się uda tym razem. Tak, bo wchodzenie w poziomy w odpowiedniej kolejności daje nam maski i jeżeli mamy potrójną maskę, to jest najszybsza forma biegania w Crashu dwójce akurat, jeśli dobrze wiem? Tak. Najszybsze to jest właśnie te hopslide'y, tak się nazywa to. A później jest, o jeśli nie mylę, to jest później wykorzystanie butów, które dostajemy po zabiciu bossa. I wtedy po prostu robisz fliski i skok, wtedy to jest druga najszybsza. A trzecia to chyba jest po prostu śliski i obrót jakby. No tutaj właśnie jest ta technika, o której mówiliśmy wcześniej. Nie jest ona łatwa do wykonania, bo musimy wejść na jakieś bardzo specyficzne miejsce, wślizgnąć się na nie powiedzmy i dzięki temu, że dostajemy boosta w dół prędkości, to możemy kontynuować ten pęd dalej po prostu jak tylko możemy. Jak widać, Crash jest bardzo szybki w tym momencie. I to nie jest łatwo do wykonania, musicie mu wierzyć na słowo. Mi się jeszcze nie zdarzyło. Kiedyś się zdarzy na pewno. Pytanie z czatu. Zakładam, że bugi możliwe do wyeksploitowania w oryginalnej dwójce są tutaj nieobecne. Zależy. Jest kilka bugów, które są, ale wiem, że też jest na pewno jeden, który nie da się zrobić. Jeszcze teraz nie powiem, bo nie pamiętam nazwy poziomu. Ważne jest to, że ta trylogia została zrobiona praktycznie całkowicie od zera, więc tutaj nie było przenoszonych żadnych rzeczy. Jeżeli jakaś mechanika przeszła z jednej strony do drugiej, to prawdopodobnie było to celowe. Na przykład znane chyba każdemu graczowi Crasha akurat z jedynki, nie wiem czy w innych grach to też jest w sumie, chodzenie po linach w poziomach, gdzie są mosty. Więc to też jest zostawione, ale specjalnie zostało utrudnione, także nie jest już takie darmowe, jeśli chodzi o przechodzenie poziomu. Troszeczkę źle zrobiłem, ale jest dobrze. Chociaż akurat nie ma jakby z oryginalnego Crasha nie można robić jakby stref. Po prostu na boki machać Crashem, przez to dalej leci, to nie działa w tej części. A udało się zrobić. To jest to właśnie przeskoczenie nad dołem. Chociaż raz się udało. Tak, no możemy to pokazać i to w pierwszych kilku minutach rana nie jest źle. Na razie bez większych błędów. Więc jestem zadowolony. Zresztą jest na początek, więc. Tak, w każdym razie jest tak, że początek jest o wiele lepiej wytrenowany od pozostałych części, bo jego się powtarza najczęściej po prostu. Przykład wczorajszy rano odcisk chrzestny. Dwójka. Polecam zobaczyć. Nie polecam zobaczyć. Znaczy, do pierwszych dwóch godzin, bo jeszcze okej. Okay. Potem wam się podobało, mi mniej, ale chyba ran ciekawy, nie wiem, sprawdźcie później. No. No i te
przyspieszone slide jumpy można robić w bardzo specyficznych miejscach, gdzie mamy właśnie spadek terenu, z którego możemy się wyslajdować, dlatego tutaj ja już na początku starał się właśnie zrobić tego slajda. A też można, jak jest dosyć nisko obiekt, to można też zrobić takiego. O. Po prostu się odbijamy od góry, przez to spadamy w dół i szybciej dotykamy się, przez co akurat możemy zrobić to. A ogólnie jak możecie zobaczyć, to straciliśmy wszystkie maski. Czy wejść na ten poziom. Dlatego poziomy robimy w bardzo specyficznej kolejności, żeby tutaj móc wykorzystać fakt, że w danym miejscu mamy trzy maski i nie stracimy ich tak po prostu, bo level nam zabiera. A, to wszystko to zepsułem. Casualowe straty też działają. Widzieliście, że tam jedno pudełko zostało zostawione przez Janusza. Ważne jest to, że teoretycznie nie musimy zbierać wszystkich pudełek sami, bo ta kula, która nas goni w poziomach typu wyścigowego, właśnie takiego ucieczkowego o bardziej, no to też ona niszczy pudełka na swojej drodze, więc nie musimy tego robić sami, możemy po prostu zostawić w otoczeniu. Okej. Teraz będzie dosyć ciekawy poziom, ponieważ wracamy do pierwszego i będziemy chcieli po prostu zrobić czas relikt, wykonując od razu jeden, zabawiając dżem bez zbierania żadnych skrzynek, co jest jest niemożliwe bez tej techniki hop slide'ów. Ponieważ nie można, to nie zrobimy tego bez... Tak, bo w time trialach zakłada się, że my będziemy niszczyć skrzynki, które nam zatrzymują czas na określoną ilość sekund. Natomiast no, z racji tego, że możemy robić to w ten sposób, nie potrzebujemy zatrzymywać się, żeby zbierać te skrzynki. Ale zresztą też nie możemy na tym poziomie, bo musimy zdobyć gem, którym ani jednej skrzynki nie możemy zdobyć. Więc przy okazji robimy dwie rzeczy naraz, co, tak jak wspomniałeś, normalnie byłoby niemożliwe, ale dzięki temu, że... No, gra ma troszeczkę połamany movement momentami, to jesteśmy w stanie zrobić to o wiele szybciej. I możliwe jest po prostu zaoszczędzenie czasu, przechodząc jeden poziom po raz trzeci, po prostu robiąc dwie rzeczy, piekąc dwie pieczenie na jednym ogniu, można powiedzieć tak. Nie udało się zrobić pod koniec, ale... No nieważne, akurat miałem tyle czasu, że zdążyłem to zrobić na spokojnie. No i złoty relikt. Tak jak wspomniałem, wystarczy nam złoty relikt. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to mamy trzy poziomy reliktów, jakie można zdobyć. Jest diamentowy, jest złoty i jest platynowy. Każdy ma odpowiednie ograniczenia czasowe, w jakich musimy się zmieścić, jeżeli chcemy zdobyć ten relikt. Ale no, dla speedrunnerów zdobycie złota raczej problemem nie jest, zwłaszcza jak mamy takie techniki movementowe. Tak. Ogólnie gra zakłada, że robimy relikty po tym, jak pokonam finałowego bossa, wtedy mamy te buty, które pozwalają nam na szybszy movement, ale znaleźliśmy stała technika, która bardzo przyspiesza, dzięki czemu możemy zrobić ten relikt. Bez tego się nie mogli zrobić. W zasadzie i tak musielibyśmy się cofnąć, żeby zdobyć ten gem, a przy okazji, że robimy relikt, to bardzo, bardzo pomaga. Tak. O. Możecie się zastanawiać, dlaczego Janusz niektóre skrzynki tutaj pomija. Widzicie, w prawym dolnym rogu jest timer, ponieważ tutaj jest sekretna platforma, która tylko na timerze tutaj nam się pokazuje. Jeżeli nie zdążymy do czasu, kiedy powiedzmy ten timer jeszcze będzie żył, no to nie będziemy mogli zdobyć wszystkiego na tym poziomie. Tak naprawdę to... Zrobiłem duży fail dosyć. No tam maskę straciłeś, widziałem. Nie, ale powinienem zebrać te skrzynki i po prostu teraz zginąć, ale przez to no, muszę skończyć je jeszcze raz. Bo chyba wziąłeś jeden checkpoint za daleko po prostu. Nie, po prostu zapomniałem, że muszę wziąć skrzynki sprzed drugiego checkpointu jeszcze. Hmm. Muszę zebrać wszystkie skrzynki i przez to muszę po prostu reenterować, ponieważ nie mogę teraz zebrać wszystkich. To jest mój błąd, straciłem teraz gdzieś tak... No, z pół minuty, ale...
No to aha, nie. jeszcze zapomniałem. Dobra, to nieważne. To będzie ciekawie, ale jest wszystko dobrze. A czemu nie możesz wrócić do tego poziomu? Bo zebrałem wszystkie kryształy i muszę bossa najpierw przejść. Aha. Ale to po bossie przejdziemy, wrócimy. To jest akurat łatwy boss. W sumie praktycznie każdy boss w grze jest łatwy. Aha. W jedynce dosyć jest jeden boss na pewno trudniejszy, ponieważ straty wymagają no bardzo dużego skupienia i wyczucia czasu. A tutaj po prostu wiemy, jakie są safe spoty, one są zawsze ustalone, to nie jest randomowe, co teraz widzicie. Mhm. Więc po prostu stoimy w odpowiednim miejscu, czekamy, aż on odpali nitro, wtedy on sam się zestanuje i po prostu wtedy go uderzamy. Możesz sobie poskakać po nim. A i taki plot twist, nie można sobie tak, nie można zrobić slama na TNT, nie wybuchają. To jest dosyć śmieszne. No one są specjalnie zaprogramowane, że mają większy timer i przy okazji też, no... Nie można zginąć od nich. Nie można od nich zginąć, no i też same nie wybuchają, tak byśmy się nie starali. Mamy sekundę na pierwszą donację dnia? Oczywiście mamy. Okej, okay, mamy 10 zł od Kriza, który mówi: zamykam spać po pomocnej zmianie. Do później. Dzięki. No dobranoc, dobranoc. I taktyka w tym poziomie powinna być taka tutaj, jeżeli nie zrobimy tego błędu, że bierzemy drugi checkpoint, do tego momentu zbieramy wszystkie nasze skrzynki. I musimy zabrać tu wszystkie skrzynki, nie tak. Możemy zostawić. Tak, zbieramy wszystkie skrzynki i jak już zdobędziemy gema za to, że zrobimy to w bardzo szybkim czasie, możemy pozwolić sobie na to, żeby po prostu cofnąć się do poziomu, umrzeć skacząc do wody i jesteśmy odradzani przy checkpoincie, który pozwoli jeszcze nam zdobyć wszystkie skrzynki i dzięki temu po prostu znowu robimy wszystko co się da w jak najmniejszym odstępie czasu, najchętniej nie wchodząc do levela dwa razy. Też jest taka technika w Crashu, że od drodze po dotknięciu ziemi można spróbować nacisnąć dwa razy ślizg, przez to wykonuję podwójny ślizg. Też jest ciekawy glitch. A to akurat wymaga dużej precyzji. Tutaj wchodzimy na platformę pierwszego kolorowego jumpu, który zrobiliśmy wcześniej. No to jest też jeden powód, dla którego będziemy często wchodzili do leveli tam i z powrotem, ponieważ na przykład nie mamy gema, który pozwalałby nam na przejście dalej, więc będziemy musieli go zdobyć później i się potem cofnąć, żeby odblokować sobie dodatkową ścieżkę. No i one są jak widać obowiązkowe po to, żeby zniszczyć wszystkie skrzynki, bo są na nim skrzynki w tym poziomie. No musimy po prostu gema zdobyć za wszystkie skrzynki, a nie chcemy się później wracać, więc... Robimy to teraz. Ja mam sobie takie pytanie, która z części Crasha jest takim twoim głównym speedgame'em z tych trzech z nowej trylogii? Moim? No. W sumie to nie ma jakiejś takiej, aktualnie mam, nie mam speedgame, w której akurat się skupiam, akurat skupię się na wszystkich trzech, chociaż teraz ostatnio na dwójce najbardziej. Od jedynki zaczynałem, dwójkę, teraz najczęściej speedrunię, trójkę tak trochę mniej, bardziej jeden preset niż full. Ponieważ no, musiałbym się potrenować najpierw po prostu. I tak progresywnie, jedynkę ranowałeś, teraz skupiasz się na dwójce i potem jeszcze kiedyś będzie pewnie trójka. Tak, panie trójka. Bo też w każdej z tych gier, mimo tego, że one są zrobione w jednej trylogii, to jednak mechanika działa troszeczkę inaczej, przez to, że mamy więcej opcji, więcej możliwości movementu, jakie mamy do dyspozycji.
W trójce otrzymujemy za każdego bossa dodatkowy movement. A to w trzeciej części tylko. To nie wiem, czy zwróciliście uwagę na początku, jak była ta cutscenka zaraz po wejściu na wyższe piętro, to Janusz zdążył jeszcze odwrócić się i w ostatniej chwili zrobić dasha, dzięki czemu był bliżej wejścia poziomu w momencie, jak musiał, kamera się ustaliła, musiał pominąć cutscenkę. Więc takie drobne optymalizacje, ale to jest właśnie to, co wyróżnia speedrunnerów od zwykłych graczy. W każdym miejscu jest w stanie tutaj znaleźć jakiś timesave. Jak widać po niektórych przeskolach rozstawionych, to gra naprawdę chce pokazać graczowi, że to, że nie widzi ekranu, nie jest na jego korzyść. Jak widać na przykład teraz, jakby się zdarzało w tenita, to nie byłoby nic ciekawego, ale na szczęście, tak jak wspomniałem, kamień, który nas goni, jest w stanie niszczyć wszystkie skrzynki, więc nie musimy przejmować się tym, że nie są zniszczone nitra na przykład na sam koniec. To też ciekawe, mechanika tego kamienia jest nieco inna niż w poprzedniej trylogii, powiedzmy, ponieważ w podstawowej dwójce, tej starszej, to żeby kamień zniszczył jakąś skrzynkę, musieliśmy cały czas widzieć skrzynkę i kamień, żeby to było na naszym ekranie, bo inaczej jak były za daleko, to mogło się to po prostu nie zdarzyć. Natomiast tutaj nic się nie despawnuje, powiedzmy, z poziomu, jak jesteśmy zbyt daleko, więc niezależnie jak daleko jesteśmy od kamienia, on i tak zniszczy skrzynki na naszej drodze, więc to jest taki drobny upgrade względem oryginału. No i tu są akurat cztery skrzynki, które ta kula nie niszczy, więc trzeba je samemu zniszczyć. Bo stały bardzo po bokach i to jest też taka pułapka zastawiona, że kula zazwyczaj niszczy te skrzynki, ale z tego, że rozszerza nam się poziom i one są po bokach tego poziomu, to akurat ich nie trafi, ten hitbox. Teraz będziemy mieli okazję zobaczyć pierwszy poziom, który będziemy jeździć na misie, można powiedzieć tak naprawdę. To takie... W tej grze są trzy poziomy, na które będziemy jeździć na nim. Ogólnie... Tutaj jest dosyć... Technika jest po prostu, aby... ściskać boosta i w tym samym czasie skakać, żeby było to jak najszybciej. No, widać jak szybko Crash zasuwa w momencie, jeżeli skoczymy tutaj w trakcie tego boostu. I trzeba też bardzo uważać, żeby nie wcisnąć tego skoku za wcześnie, ponieważ wtedy boosta nie dostaje Crash. Najważniejsze jest też to, żeby uważać na odległości, ponieważ no czasami tutaj są bardzo małe, wąskie przejścia. Jeżeli zrobimy za duży skok, to byśmy na przykład uderzyli w którąś z tych statuł, albo nie trafili. Albo RNG nas ukocha. No ja akurat to mój błąd trochę. Za wcześnie zrobiłem to. Też to jest jeden z takich poziomów, gdzie rozstawione TNT wybucha samo z siebie, bo już jest odpalone, jak tylko je mijamy. Ja w sumie jeszcze takie jedno pytanie, z racji tego, że randujesz 100%. Jak często zdarzała ci się sytuacja, kiedy robisz sobie poziom, prawda, przechodzisz na sam koniec, okazuje się, że jednej skrzynki ci na przykład zabrakło i nie dostajesz tego gema? No to jest dosyć ciekawe. Wtedy po prostu próbuję jeszcze raz zdobyć ten poziom i się zastanawiam w międzyczasie, co mogłem pominąć. A często się takie rzeczy zdarzają, czy...? Na początku się często zdarzały, teraz się rzadziej zdarzają. Teraz akurat robimy relikt na tym poziomie, ponieważ no później nie otrzymujemy nic poza
nic, co by mogło nam pomóc w jego zdobyciu. A wykorzystujemy też fakt, że nie mamy żadnej maski, więc nie tracimy. Ponieważ jak wejdziemy do poziomu, gdzie właśnie jeździmy tym misiem, to tracimy wszystkie maski, które mamy. No więc optymalizacja po prostu wchodzenia w poziomy, nie dostajemy... Buty do biegania nam się nie przydadzą, skoro to nie my nie biegamy w tym poziomie tak naprawdę. A już jesteśmy blisko niego, więc możemy do niego wejść jeszcze raz. Tak jak wspomniałem, tracimy też wszystkie maski zaraz na jego wejściu, więc optymalnie jest po prostu zrobić to przy okazji od razu. No nawet platynowy się udało, co nie jest łatwe na samym początku, ale no, ta technika ze skakaniem i z boostowaniem jest bardzo, bardzo mocna. No zaraz zobaczymy też pierwszy poziom, na którym możemy znaleźć Secret Exit, który pozwala nam na wejście do innego poziomu. I najbardziej optymalna droga jest po prostu wziąć kryształ, później zginąć i wyjść tym wyjściem. To jest najszybsze, ponieważ i tak będziemy musieli wrócić i tak. A ważne jest to, że niezależnie w którym wyjściem z poziomu go opuścimy, i tak zaliczy się to, że wzięliśmy z niego kryształ. Mhm, tak. Czyli bierzemy tutaj... Akurat po prawej stronie widzi ta platforma, którą musisz się dostać, albo aktywnić. To jest ta sekretna platforma, która niby nic nie robi, a tak naprawdę kusi gracza. I te sekrety też zostały zostawione z poprzednich gier, no to jest raczej oczywiste. Nie możemy wziąć tego checkpointa. Okay. Bierzemy ten kryształ, po prostu umieramy. Żeby zastanowić się na ostatnim checkpointie. I jak umieramy, to nie tracimy ani kryształów, ani gemów. Teraz wchodzimy do poziomu, na którym byliśmy, tylko że jest tu jeszcze drugie wejście, właśnie te sekretne. I musimy tu zdobyć czerwony gem, zakończenie go. To akurat jest poziom, który no, jest dosyć dużo przeciwników i musimy zdobyć wszystkie trzy maski, które są tutaj. One bardzo mocno pomagają w tym, żeby pozbyć się przeciwników, bo nie musimy uważać konkretnie, w jaki sposób ich zabijamy, po prostu w nich biegamy. Tu wolę przeczekać, czasami... I też jak będziemy spinować na tych platformach, które boostują do góry, po prostu nie dostajemy boosta, nie wybijają nas w ogóle. Dzięki tym potrójnej masce możemy... No to jest dosyć... Na tym poziomie nie ma checkpointów. Nie ma checkpointów. No niestety. Ale te maski, które tam były, się zresponują jeszcze raz? Tak, wszystko się zostaje tak samo, jak było. Bo one nie są w pudełkach, tylko są rozrzucone tak luzem, więc te pudełka się nie despawnują z żadnego powodu. No jak widzicie tutaj te sekcje ze skrzynkami nitro, gdzie trzeba wszystkich wiać pod nad, to ta potrójna maska się naprawdę przydaje. No i tutaj wracamy już do klasycznej części poziomu, Snow Cone. Tam mogliśmy wziąć co prawda trzecią maskę, ale dla nas jest to w tym momencie po prostu nieopłacalne. No tak. Teraz jak wychodzimy z tego poziomu, to wychodzimy wyjściem oryginalnym, nie tym sekretnym, tylko po prostu oryginalnym wyjściem wychodzimy, którymśmy wychodzili normalnym poziomem, czyli jak widzicie.
A jest to na niższym piętrze, więc musimy z powrotem wjechać na górę. To jest też glitch, który pozwala nam... pozwala na właśnie szybsze skoczenie na plot. Tak, z pominięciem tej platformy, która nas wybija w górę. To trochę zaoszczędza czasu, więc warto. No bo animacja tego wskakiwania jest troszeczkę długa. I to jest dosyć ciekawa trasa będzie. Chociaż mamy teraz potrójną maskę na początek, więc będzie dosyć łatwo. O! O! Bodysa numer jeden. A to będą dwa jeszcze. No tutaj, a już są, tutaj już są konieczne. O! Jak widzicie, tutaj tych skrzynek jest naprawdę dużo i nie moglibyśmy ich zdobyć, gdyby nie to, że mamy już ten czerwony gem zdobyty z poprzedniego poziomu. Więc bardzo ważny w tej grze jest routing, żeby wiedzieć właśnie, które poziomy w jakiej kolejności robimy, żeby wykorzystać wszelkiej, w maksymalnej możliwości te nagrody, które dostajemy. No, poczekamy trochę, za daleko niestety. I teraz wracamy do normalnego poziomu. Dobra, wszystkie skrzynki. I teraz musimy uważać po prostu, żeby nie zginąć, ponieważ checkpoint mamy dosyć daleko. Tak, checkpoint był jeszcze przed tą czerwoną platformą, więc... Nie, to był podczas... Był podczas, a to nawet nie zauważyłem. Tak. No, jak sam wspomniałeś, był dosyć daleko, ale teraz już jesteśmy w miarę bezpieczni. Będziemy musieli tej długiej sekcji powtarzać. Że jako, że mamy podwójną maskę, to można zastosować damage abuse, żeby zasejwować 3 sekundy na tym, nie musimy czekać, aż ten TNT wybuchnie. Aż jeszcze jest to jedna maska. A tutaj jest kolejny segment, w którym tej potrójnej za bardzo nie potrzebujemy, więc wystarczą nam po prostu dwie. Aha. Natomiast dwie przydadzą się na następny poziom, który no bardzo łatwo po prostu zrobić hopslide. Można praktycznie w każdym miejscu zrobić, ponieważ będą takie jakby rury, które są tak na... które mają taki kształt, że po prostu pozwalają nam na zrobienie tego. A jak ktoś się zastanawiał, to tu jest platforma, w której możemy zamienić Crasha z Coco i grać dalej Rana jako Coco. Tak, oczywiście tak. Zamiana ta traci czas, więc prawie żaden runner tego nie robi. W trzeciej części runnerzy biorą, ponieważ to save'uje kilka sekund podczas wchodzenia do poziomów. Można tak, bo w trójce akurat jest tak, że niektóre poziomy są konieczne do zrobienia tylko przez Coco. Więc niektóre zmiany są po to, żeby... O, przy okazji, tutaj drzwi, które nie są drzwiami tak naprawdę, sekretne wejście ukryte za niestałym elementem podłogi, o, niefortunnie trochę. No to i tak jest dobrze, ponieważ musimy tutaj zginąć, ponieważ nie chcą się wracać teraz z tej całej drogi z powrotem. A, no, faktycznie. A gemy zostają, jeżeli je podniesiemy. No i przez to, że udało nam się zrobić checkpoint przed tym rozwidleniem dróg i zdobyliśmy już... Dobrze, checkpoint jest niedaleko.
Przed rozwidleniem zdobyliśmy checkpoint i na rozwidleniu w tym, przez te fejkowe drzwi zdobyliśmy już zielony gem, więc możemy dalej kontynuować level. A zielony gem pozwoli nam odkryć kolejne unikatowe drogi, tak jak widzieliście to z niebieskim czy z czerwonym już w międzyczasie. Taka bo niefortunna, ale wszystko jest w porządku. Zawsze i tak to jest szybsze niż odbijanie się od każdej 5 razy. Tak. Tutaj jest wiadomość na czacie od Zetniksa. Kurczę, szkoda, że dopiero dzisiaj dowiedziałem się o tym wydarzeniu. No, powiem ci nawet nie tyle szkoda, co całe szczęście, bo zaczęliśmy dopiero wczoraj, po południu, więc masz jeszcze całe 3 dni pełne speedrunów i charytatywnej pomocy, więc przy okazji pomocy możecie wpłacać donacje. Jest kilka też fajnych celów, które możecie odblokować przy tych donacjach. Więc zapraszamy serdecznie do wpłat. Możecie to zobaczyć, czy to na naszej stronie gsps.pl, czy też używając przycisku, który jest pod streamem. My tutaj kontynuujemy dalej drogę Crasha. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, bo ktoś mógł nie grać w tę grę na przykład. Jeżeli są takie skrzynki, które są wzmocnione metalowymi krawędziami, to oznacza to, że jedyny sposób na zniszczenia ich jest... Jedynym sposobem jest użycie body slama, czyli takie skoczenie na nich z brzucha, powiedzmy. Tu musimy poczekać. Można pomiędzy nimi skoczyć, ale to jest dosyć... Trudny skok, a nie chcę po prostu wracać do checkpointa. Tak, maratonowe straty, wiadomo. Nie chcemy tracić czasu, tak, tylko idąc YOLO. A teraz będziemy wchodzić do drugiego bossa w tej grze. Komodo Brothers. O, to było ciekawe? A. No to jest ciekawe. No, przynajmniej to nie był pad. No właśnie to był pad, ale... A, ale akurat włączył się w idealnym momencie. Tak, w idealnym momencie akurat się włączył. To jest chyba jeden z najprostszych boss fightów w tej grze. Tak, zgadzam się. Po prostu trzeba mijać te miecze, po prostu jak się kręci, nie możemy... Po prostu musimy go mijać, ale i tak. On tak celuje, że... Nawet jakbym stał, to jest szansa, że nie trafi, nie? I teraz będzie ostatnia faza. Więc podczas ostatniej fazy on rzuci dwa razy ostrzem w nas. Raz i dwa. I po prostu no, odbijamy od ściany i koniec głosu tak naprawdę. Nic trudnego nie jest. Czy ja dobrze pamiętam, że musisz ustawić się w dobrym miejscu po zabiciu bossa, żeby się szybciej teleportować? Czy to dobrze mi się to wydaje? Nie działa tutaj w tym akurat. Okej. Okay. Bo to chyba w oryginale tak było. Ale może po prostu mylę gry. Okej, okay, to jest poziom, który jest bardzo ciekawy. Skip, on jest... No dosyć... Dla mnie jest trudny do wykonania, trzeba precyzyjnego wyczucia momentu, w którym można dać skok. Tak, z racji tego, że są tutaj do wykonania slajdy, no to możemy wejść na część poziomu. O, nice! Nice, to aż będę bił brawo, bo to faktycznie jest trudne do wykonania. Przez to, że mamy tak dobre możliwości movementu, jesteśmy w stanie skakać o wiele dalej i wyżej niż deweloperzy początkowo by to przewidzieli, no to możemy pomijać sobie niektóre sekcje i wchodzić w cudzysłowie bonusowe elementy, no nie tak, jakby sobie tego chcieli. No tak. Możemy też ścinać tak zakręty. Ogólnie też powinniśmy teraz iść na tą ścieżkę, ale też jest jeszcze jeden skip na tym poziomie. Ogólnie ten poziom tak, ma najwięcej... Tutaj jest deflash ścieżka, na którą możemy ciąć te platformy, ale tak jak widzieliście wcześniej, możemy też się na nią dostać po naszemu. Na przykład tak.
I od razu wziąć sobie gem za tę deathless ścieżkę na samym końcu, bo tam po drodze nie ma żadnych pudełek, więc nie musimy przechodzić jej całej. Tak. Te skipy są o wiele trudniejsze niż się wydawają, po prostu Janusz jest taki dobry. A czy pierwszy akurat jest trudny, a ten drugi jest już łatwiejszy? A w pierwszym akurat trzeba dobrze, dobry kierunek wybrać. A ogólnie tu można, o. Można zgliczony z skokiem pominąć te sekcje, ponieważ tam jest sekcja taka, że musimy po kolei tak jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą skrzynkę z wykrzynienia, żeby dopiero, jak widzicie, tą platformę, kto jest z niewidzialnych skrzynek odblokować, ale można po prostu skokiem skipnąć to, pominąć. Mamy chwilę na szybkie ogłoszenie? Mamy chwilę. Okej. Okay. Przypominamy tylko naszym nowym i wracającym widzom, że jesteśmy Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie i zbieramy pieniądze na rzecz fundacji Itaka. Wszystkie przekazane fundusze idą prosto do tej fundacji, prosto na jej konto PayPal. Jeśli macie ochotę wpłacić pieniądze dla fundacji Itaka poprzez nasz system, mamy dla Was licytację na przykład na Field of View w Quake'u albo trudniejszą kartę do bingo. W tym przypadku wszyscy nas kochają jak dotąd i nie chcą, żebyśmy się za bardzo męczyli, ale jeśli chcecie, to mamy jeszcze kilka godzin, zanim bingo się odbędzie. Quake będzie dopiero jutro, więc na to też macie czas, żeby zdecydować, czy Flitch użyje szalonego, maksymalnego FOV, czy normalnego. I zachęcamy do wpłacania na rzecz fundacji Itaka, bo jest to szczytny cel. A tutaj też czas może zacząć, że jest glitch, który pozwala nam na po prostu pomieszczanie się po scenerii. Przez to możemy zaszczędzić kilka sekund. No i wcześniej gonił nas kamień zagłady, teraz z tego, że jest to tutaj lodowy level, powiedzmy, no to nie goni nas już kula, tylko goni nas mama tego małego misia, którego wykorzystujemy brutalnie. O, zapomniałeś, tu można zrobić taki skrót, o. To ogólnie to na tych platformach powinno być nitro, ale akurat użyłem skrzynki, które te nitro jakby niszczy wszystkie. I tu jest sekretny bonus tak naprawdę. Który jest no, dla przeciętnego gracza, który nie wie o tym, bardzo nieintuicyjny, bo w końcu jest to dół, w którym zazwyczaj się ginie, a tutaj okazuje się, że jest to bonusowa część poziomu. Tak naprawdę jak ktoś gra casualowo, to jest trudno trudno wiedzieć o tym sekretnym poziomie, ale też są podpowiedzi podczas loading screenów, które jakby no mają zadanie nam ułatwić grę, ponieważ w oryginalnej części nie było podpowiedzi, akurat w drugiej części, też mogę się mylić. Też mi się wydaje, że nie było, ale no ekspertem aż takim nie jestem. Z zasady, jeżeli ja się mylę, to Janusz poprawię, ale jeżeli Janusz też nie wie, no to Google tylko zostaje. A, akurat, no niestety straciłem ten movement, ale a żeby utrzymać ten movement, trzeba w idealnym odstępie czasu po prostu klikać guzik ślisku i obrot, tak, czy jak to powiedzieć. No i tutaj mamy połączenie dwóch mechanik w jedno, powiedzmy, czyli uciekamy sobie na małym miśku przed dużym miśkiem. I można też, jeśli idealnie skoczymy, można minąć te bramki, skacząc nad nimi. I tu wracamy się, aby odblokować kolejne sekretne wyjście. Jeżeli dojdziemy do naszego miśka, to który tam siedzi i czeka na nas, to dostajemy się do bonusowego poziomu. No tak. I jest to poziom związany z miśkiem. Tak. Ja dosyć nie lubię tego poziomu, dosyć jest jeden skok, który
Nie, czy po prostu akurat ja mam z nim problem, czy coś jest nie tak, ale po prostu jak za wcześnie, bo za późno skoczymy, to nie możemy zebrać skrzynek, przez co musimy zginąć. A chcemy jeszcze w tym czasie zrobić relikt, czyli nie ma checkpointu. Czy zacznę po prostu porządowo, co? No i z racji tego, że to jest bonusowy poziom, który z natury ma być nieco trudniejszy od podstawowego, no to mamy ograniczone pole widzenia. I też mogliście zauważyć, że relikt mam od razu, bez zdobycia kryształu, ponieważ na tym poziomie kryształu akurat nie ma. Tak jak widzieliśmy na początku, jest tylko kryształ zaraz do dosyć wszystkich skrzynek, no i też relikt, więc możemy zrobić oba naraz, bo poziomy z miskiem to są te, które zerują nam maski, więc robiąc te dwie rzeczy na raz jest o wiele łatwiej. A ogólnie jak ktoś nie wie, to żeby zacząć relikty trzeba najpierw zdobyć kryształ, ukończyć poziom z kryształem, wtedy dopiero mamy możliwość Tak, robienia ale reliktów. jeżeli poziom kryształu nie ma, no to możemy od razu zacząć od reliktu. To jest unikalne tylko dla niewielkiej ilości poziomów. Nawet nie wiem, czy tylko dlatego. Sumie to jeszcze jeden jest w tej części. A i taka ciekawostka, że nazwa tego poziomu Totaliber to jest nawiązanie do pierwszej części gry, gdzie poziom z ograniczoną widocznością nazywa się Totally Fly, gdzie musimy świetliki zbierać po drodze. A tutaj jest połączenie tej mechaniki z jedzeniem niedźwiedziu, więc level nazywa się Totaliber. Jak widać, bardzo łatwo zdobyliśmy i kryształ, i relikt, więc czas zaoszczędzony nie musimy powtarzać. Gem i relikt. Gemir, tak, faktycznie. Tak, Gemir, relikt. Kryształ to co innego. Ale teraz niestety musimy po prostu iść. Ten warp jest od tego. Jest na najniższym poziomie, przez co musimy teraz cały czas do góry lecieć. Okej, tu będzie akurat trzeci. I możemy iść do następnego poziomu. Jest on dosyć podobny co do trzeciego w pierwszym warpie, ponieważ też tutaj mamy timer i jeśli dojdziemy do końca poziomu przed skończeniem czasu, możemy blokować żółty kryształ. Ale ten timer w prawym dolnym rogu odpala się tylko po zdobyciu pewnego checkpointu. A nie tyle co po zdobyciu checkpointu, tylko po prostu jak tutaj wskoczymy na tym Jak schodem. przekroczenia pewnego Hitboxu, no, można hitboxu, powiedzieć. okej, no, tak też można. I teraz nie popełniamy tego samego błędu co wcześniej, czyli zbieramy teraz wszystkie skrzynki aż do tego checkpointu. I teraz już nie musimy żadnych skrzynek zbierać. Już nie będziemy musieli wchodzić do poziomu drugi raz, tylko zrobimy wszystko na raz, co się tylko da w tej chwili. Teraz już nas skrzynki nie obchodzą, chodzi nas tylko ten timer w prawym dolnym rogu. Po skrzynki jeszcze wrócimy, bo i tak będziemy musieli zginąć po zakończeniu poziomu. Tutaj oczywiście staramy się stracić te maski, żeby zrobić tego warpa. Znaczy nie tyle co stracić maski, to po prostu i tak zginiemy i tak, więc te maski się nie będziemy mieć żadnej maski. Tak naprawdę to mógłbym stracić tylko jedną maskę, ale niestety nie udało się. No i dostaliśmy właśnie żółty gem z tego, co widzę, Tak. za to osiągnięcie. No i teraz możemy wrócić i zdobyć też zwykły, biały, czy tam szary, jak kto woli, gem, niszcząc wszystkie pudełka w poziomie. Jeżeli nie jesteście w stanie zapamiętać, jak wygląda movement tutaj na niektórych poziomach, to spokojnie, będziecie widzieli większość z nich jeszcze po raz drugi, bo trzeba zdobyć w nich relikty. Na szczęście, wykorzystując techniki związane z tym, jak szybko możemy się poruszać i że nie jest to przewidziane przez twórców, no to większość reliktów jest dosyć prosta i nie będziemy musieli skupiać się na zbieraniu tych skrzynek z czasem i tak dalej. Co zresztą widzieliście już w tych kilku poziomach, gdzie relikt robiliśmy po drodze.
Akurat na tym poziomie wykorzystamy to, że mamy żółty gem, to zdobyliśmy i będziemy mogli odblokować ścieżkę, która nam da nam dostęp do zwykłego gemu. A do tego ważna też jest kolejność poziomu, ponieważ najlepiej te kolorowe będziemy odblokowywać najwcześniej, aby przed tymi poziomami, które wymagają go. Żebyśmy nie musieli robić jakiegoś potężnego backtrackingu, faktycznie. Oczywiście da się zrobić to, dlatego że dobrze ustalamy sobie kolejność, w jakiej te poziomy wykonujemy, co cały czas podkreślam, bo może wam się to wydawać losowe, ale tak faktycznie nie jest. O, niefortunna śmierć trochę. Tak, Tak. zobaczycie początek tego poziomu raz jeszcze. No to elektryczne węgorze są na timerze. Też z tego co rozumiem, niektóre rzeczy w tej grze są na timerze lokalnym, a niektóre na timerze globalnym, więc na to musimy bardzo mocno zwracać uwagę. To może poczekać, aby znowu nie zginął. Zwłaszcza, że maska jest tutaj zaraz za rogiem. I teraz akurat wschodzimy tej ścieżki, dzięki której możemy zdobyć zwykły dżem. I teraz spróbujemy ginąć, a zginiemy, żeby wrócić na naszą trasę i zdobyć wszystkie skrzynki. Bo tak naprawdę nie potrzebujemy tam nic, bo tam skrzynek już nie ma dalej w tej części poziomu. I jakbyśmy doszli do końca, to byśmy dopiero wyszli dalej, przez co byśmy musieli jeszcze cofać, to jest bez sensu. Co już podkreślaliśmy, gemy w ekipunku zostają, więc takie death warpy są tylko bardzo przydatne. Możecie się zastanawiać, dlaczego tutaj skrzynki są pomijane przez Janusza, skoro one nie stoją na TNT, tylko na Nitro. Otóż Nitro ma też pod swoją eksplozję, powiedzmy, i też jest w stanie zniszczyć skrzynki. Więc jak tylko weszliśmy w ten bonus i zniszczymy Nitro na sam koniec poziomu, to zniszczy nie tylko samo Nitro, ale też te skrzynki, które stały na nim. I też można zobaczyć też, że te śmigła tutaj się szybciej obracają, przez co po prostu nie da się je normalnie przeskoczyć, trzeba wykorzystać to, że można zabić po prostu S przeciwników i wykorzystać to, aby zrobić sobie przejście. No, Wytrepił domek. tutaj dużo rzeczy jest w stanie nas zablokować. I tak musimy się tutaj cofnąć po zdobyciu kryształu, a że mamy trzy maski, to możemy zniszczyć te wzmocnione pudełka, nie używając Budeslama, tylko po prostu po nich przebiegając, mając to wzmocnienie, więc jest to bardzo, bardzo przydatne. No zawsze damy tak około 3-4 sekundy. Naprawdę. To będzie kolejny poziom. To będzie już ostatni poziom, ale jeszcze oczywiście zobaczymy go, jak będziemy wracać. To relikt. Aż akurat teraz będziemy robić tylko kryształ i sekretne wyjście. Ponieważ gema za wszystkie skrzynki zdobędziemy, jak będziemy robić relikt tutaj, więc O, a to tego się nie spodziewałem, że będziesz wspierał wszystkie skrzynki i relikwie jednocześnie. Z miśkiem to nie jest aż tak trudne, więc akurat ten poziom jest dosyć. Ma dużo przeszkód. Więc no, też. widać już na starcie. Też nie bierzemy oczywiście żadnych checkpointów, skoro i tak wychodzimy sekretnym wyjściem, więc nie ma to po prostu sensu. O, i to jest akurat taki fajny bug, że po prostu po śmierci można zebrać checkpoint, a przez co no, ratuje nam życie tak naprawdę. I to dosyć mocno. I tu też na tym poziomie jest dosyć denerwujące to, że jesteśmy czasami za szybcy, przez co oni nie zdążą podnieść tego i Dlatego tak jak teraz pokazałeś, to akurat musiałeś poczekać sekundę. tak. No i tutaj zauważyliście, że przelatując nad tą
nad tą wodą tutaj, są tu pewne platformy. No i można z nich skorzystać, żeby dostać się do sekretnego wyjścia. W poprzednich poziomach miśkowych tam była tylko woda, nic więcej, dlatego uważne oko jest w stanie łatwo zauważyć, że tu chyba jest dodatkowe przejście. Ja akurat próbujemy wejście, drugie wyjście do poziomu, który też wcześniej przechodziliśmy, ale akurat będziemy go robić później, więc idziemy po prostu dalej, pomijamy na razie. Wrócimy tutaj tylko, tylko go odblokowujemy tak naprawdę. Tak. Teraz idziemy do trzeciego bossa, Tiny Tiger, który jest no dosyć jest, ale to jest najbardziej chyba RNG w tej części gry boss, ponieważ tu platformy po prostu randomowy sposób się zapadają. Nie mamy wpływu na to, czy się zapadną. Ale możemy łatwo sprawić, żeby spadł, ponieważ on tak samo jak my może skakać po skosie. Jeżeli będziemy wystarczająco szybcy, więc możemy go zmusić, żeby skoczył na te platformy, które będą dla nas łatwiejsze. To może też pod nim i... O, udało się akurat. A czasami po prostu on podąża... Jak on ląduje, to on zapisuje jakby pozycję, gdzie jesteśmy i po prostu próbuje tam skoczyć za nami. Ważne jest też to, żebyśmy my nie spadli z tych platform. O, akurat się udało. O, bardzo dobre RNG, naprawdę. Tak. Jak za pierwszym za tą jedną platformą już się udało. Dobrze wykonane. Więc najszybsze możliwe zabicie tego bossa. Tak, tak, można klaskać, można. Jak można klaskać. No jesteśmy już na czwartym poziomie, powiedzmy, w czwartym świecie, w cudzysłowie. A. No tutaj właśnie trzeba mocno uważać przy niszczeniu rzeczy, ponieważ jeżeli źle zrobimy spin, to będziemy mogli wejść pod ziemię, a no nie oszczędza to czasu, bo... Powinniśmy chować się przed tymi osami, które wylatują z ulni, zakopując się pod ziemię, ale jesteśmy na tyle szybcy, że one nie mają nawet jak nas dogonić za bardzo. No tak, nie mają. Chociaż po prostu nie można się zatrzymywać tak naprawdę. Po prostu dla pewności zrobiłem, żeby wybuchła tam ta skrzynia. Może widzieliście, że tam w jednym miejscu właśnie koło Nitro zaraz była skrzynka, tak jak wspomniałem, Nitro też ma swoją małą eksplozję, więc jak będziemy niszczyli Nitro na koniec, to starczy. To teraz bierzemy checkpointa i wracamy się. Jak widzicie, tam były schody z Nitro, na które po prostu można wejść. Patrz, to tak jakby niewidzialne, to jest kolejny jakby sekretne przejście. Sekretny bonus bardziej, a nie tak, przejście. Tak. I te bonusy po prostu musiałem zdobyć fioletowy, no i po prostu spadamy. Nie ma. Bogemy nam się zachowują, co no, będę tak powtarzał wielokrotnie. Tak naprawdę mamy już chyba... 5 kolorowych gemów, to są wszystkie, prawda? Dobrze pamiętam, że jest tylko 5? Czy jakiś po prostu pominąłem w głowie? Właśnie też się teraz zastanawiam, czy jest 5, czy jest 6, ale jest 5 mi się wydaje. Bo wzięliśmy czerwony, niebieski, zielony, żółty i teraz fioletowy, więc chyba mamy już wszystkie. Więc żaden sekret nam nie straszny. Czy mamy sekundę na jedną szybką? Mamy. Mamy 5 złotych od anonima, który mówi Janusz! Dziękujemy bardzo. Janusz!
Chyba nawet wiem, od jakiej osoby to może być. Kim jest host? Chodzi o gościa... Możesz się przedstawić w sumie. Chyba się nie przedstawiałem właśnie. Przez cały ranę tutaj tak gadam chodź. I się chyba nie przedstawiłem. To jestem Kadzik. Cześć. Gram w tę grę. Nie speedrunuję jej, ale planuję speedrunować jedynkę, bo jest najprostsza. Tak. I dlatego znam się trochę, więc tutaj trochę mówię. Mam tutaj taki fajny bejcik zrobiony przez twórców, jak zniszczymy wszystkie skrzynki, zaraz za nimi jest Nitro. Dobrze, że jest na samym starcie poziomu, więc nie jest to aż tak bolesne dla nas, casuali. Ale no, wiadomo, speedrunnerzy o tym doskonale wiedzą, że tam jest pułapka zastawiona. No i tej skrzynki niszczyć nie trzeba, bo Nitro ma eksplozję. Tak, tutaj też kolejna pułapka, niszczymy ten znak zapytania po to, żeby zobaczyć, czy tam jest Nitro. Zauważyliście, że znowu pominęliśmy platformę z tutaj dodatkową, robioną przez GEM, ale to chyba będzie kolejna instancja, gdzie możemy zrobić skip. Tu akurat nie robimy skip, to po prostu zdobywamy ten GEM podczas reliktu. Faktycznie. Mamy akurat tyle czasu, że zdążymy to zrobić. Okej. Okay. I tu akurat też możemy zniszczyć te skrzynki, ponieważ nie niszczy tych skrzynek, więc możemy zaoszczędzić kilka sekund. No i co, lecimy. Tej platformy chyba nie można spaść, więc to jest plus. Nie można. Nie udało nam się zdobyć kryształ. Ten sekretny, tak jak wspomniałeś, jeszcze przed nami, jak już będziemy wracali do każdego z poziomów i robili relikty. Dlatego możecie zauważyć, że jesteśmy już blisko końca gry, a jest minęła dopiero godzina. No, prawda jest taka, że każdy poziom trzeba przejść dwa razy. Nie każdy, prawie każdy. No jest. Prawie każdy. No widzieliśmy, że niekiedy z reliktem możemy zrobić kilka rzeczy na raz. Jako, że teraz mamy dwie maski, to wykorzystujemy tutaj i idziemy do tego poziomu. My się też uważamy, żeby nie stracić tych dwóch masek, dopóki nie dojdziemy do skrzynki z maską. Wtedy zaoszczędzimy. Wtedy można zrobić, wykonać śmieszny bug dosyć, który pozwala na zaoszczędzenie kilku sekund. To jest ogólnie ciekawe, skąd w ogóle ci nic przybywają, po prostu się respią. Teraz trzy maski się bardzo mocno przydają, niestety nie przyspieszają one chodzenia po górze, ale to nie jest potrzebne, bo możemy również dobrze przejść sobie tutaj na dół, niszcząc wszystkie skrzynki. A mnie teraz za nami jest sekretne wyjście, ale to dopiero pójdziemy tam, kiedy po prostu zdobędziemy gemę za wszystkie skrzynie na tym poziomie. I teraz możecie od razu zacząć fizyk Nitro, jak po prostu lubi sobie... O, niestety nie udało się, ale po prostu ona lubi czasami sobie podskakiwać. O.
Lubię się poskakiwać, kiedy chcę, tak naprawdę. Tak, to poskakiwanie nitro jest akurat RNG totalnie. I też wysokość, na jaką skacze, też może być losowa. Jak widzieliśmy tam w tle, to jedna podskoczyła bardzo wysoko, jedna już tak mniej. I ogólnie też jest ciekawa fizyka tych skrzynek, które zaskoczymy, ponieważ one po kilku... Jeśli skoczymy na nie raz i po kilku sekundach skoczymy drugi raz, to one natychmiast się niszczą, nie po pięciu razy. Jak delay będzie zbyt duży, to po prostu nie będziemy musieli skakać na nie pięć razy. Tak. Bo oczywiście w speedrunie nie potrzebujemy tyle żyć i tyle owocków, które są... nazywają się Wumpa Fruit, z tego co pamiętam. Tak, Wumpa. Owoce Wumpa. Nie nazywane przez niektórych po prostu jabłkami. Tak. Nazywane szerzej w Polsce jako jabłka. A proszę, to owoce Wumpa, ponieważ one... Można to zobaczyć w trzeciej części podczas tej animacji, po prostu one z środku są fioletowe. Więc tym się rusza jabłek zwykły. No nie widziałem fioletowych jabłek faktycznie, więc... No i tutaj jest znowu sekretne wejście. Akurat to sekretne wyjście jest do poziomu Road to Ruin, który powinien... A nie, przepraszam, to jest nie tutaj flag, który będziemy też później robić. Następne wyjście to jest do poziomu... A się pomyliłem. No to nie ma potrzeby. I tak wchodzimy tam później, to się liczy. Tak, będziemy tam chodzić później. No tam też zwróciliście uwagę, nie ma kryształu, więc liczy się tylko relikt, to przy okazji pozostałych reliktów będziemy tam kontynuować podróż. Z sekretnych wyjść nie ma żadnego kryształu, w sumie tylko one tutaj w podstawowych poziomach. W sumie możemy pójść tutaj. Będzie szybciej. Będziemy na następnym poziomie, ponieważ chciałbym zacząć na następny poziom. Chciałem zacząć tamty poziom z jedną maską, ale zapomniałem, że nie mogę jej zdobyć. To niefortunnie. Będzie trochę trudniej przejść ten teraz poziom, ale... Okej, okay, nie zadziałało skoro. A też na lodzie czasami... Czasami być RNG po prostu, albo... Fizyka jest przez wszystkich lubiana i kochana. Bo tutaj fizyka lodu działa i... Można im wkręcać na swoją korzyść, ale no... Zazwyczaj nie jest zbyt przyjazna. No tutaj musimy być nieco ostrożniejsi, mamy dwie maski. Ale nie zginęliśmy, więc możemy użyć tej trasy tutaj. Znaczy zginęliśmy, ale na początku, przed pierwszym checkpointem. Przed pierwszym checkpointem, więc gra zalicza to jako przejście bez śmierci, od początku do końca. Znaczy do tego momentu, nie do końca. Na tym poziomie akurat na końcu jest dżem do zdobycia, ale... Na razie go nie chcę, ponieważ zrobimy to podczas reliktu. To pozwoli nam zaoszczędzić kilka... no... z pół minut na pewno. Muszę pamiętać, żeby zebrać wszystkie skrzynie.
No. Okej. Okay. A to kiedyś się nie stało. O, za wcześnie użyłem ślizgu przez... Bo jeśli użyjemy ślizgu, kiedy jesteśmy w powietrzu, po prostu robimy hops, body slama. Ok, body slam, przypomnę. A niestety nie udało się nam zachować maski z tego poziomu. No cóż. Po prostu będziemy mieli nieco wyższy poziom trudności w następnym poziomie. O, a tak akurat nie wiedziałem, że bomby rzucane przez te rośliny mogą detonować miny, które są na twojej drodze. No i dowiaduję się nowych rzeczy. A, akurat jest gdzieś mało. Jak już nie idzie, to na maksa. Tak. Wykorzystałem tę platformę, żeby z... O, udało się. Żeby zebrać te dwie skrzynki i wrócić. A. No, trochę się dobiczam, ale... No, mamy blisko checkpointa, więc... A potem jak przejdziemy po ścieżce, której nie możemy umrzeć, ale jeśli przyjdziemy po niej, to jak umrzemy, to ona się zapisze. Możemy jeszcze przejść jeszcze raz. I możemy przejść jeszcze raz, dokładnie. Wystarczy, że raz tam trafimy. No i ten skok jest precyzyjny. Normalnie powinniśmy najpierw zniszczyć nitro i potem tutaj wejść. Ale no... Może spróbujemy... inną drogą. Może bardziej casualowo. To możemy wykorzystać... że akurat był nisko hitbox, przez co musimy zrobić upside'a. Zostać tam z 2 sekundy. A wiadomo, że w speedrunie każda sekunda jest ważna. Zwłaszcza jeżeli speedrun jest długi, to tutaj te sekundy to się kumulują. To też możemy z scenografii korzystać i też wykonać jeden.
Tutaj wykorzystujemy też scenografię, żeby się cofnąć. A nie, aż tak naprawdę to byśmy mogli zrobić tą ścieżkę całą od początku. Ale są tylko dwie skrzynki na początku i kryształ, więc... I jeszcze tutaj są chyba skrzynki za nim, prawda? Tak, tak. Właśnie to... No, lekki backtracking teraz. Znowu powtarzamy. No widać, że ten poziom nie jest zbyt szczególnie przychylny tobie dzisiaj. No, jest. Może lepiej będzie, jak będziemy robić relikt. No, relikty akurat są proste. No nie musimy pokonywać wielu ścieżek naraz, tylko bierzemy te najszybsze za każdym razem. Więc będziemy mieli skrzynki z checkpointem. I to jest jeszcze o trzy skrzynki, trzeba mi pamiętać. Ogólnie hitboxy tych uli są dosyć ciekawe, ponieważ od niektórych można robić tych upside, od niektórych nie. Więc to też jest dosyć ciekawe. I tu po lewej widzimy tego kwiatka jakby na takim, na platformie, tak na wyspie. I to będzie nasze ostatnie sekretne wyjście z poziomu. Musimy tylko zdobyć wszystkie skrzynki po drodze. I gema za to. I przez to, że... jest... Przez to, że mamy czekam blisko tego wyjścia, możemy teraz umrzeć i... aktywować to wyjście. No i to jest właśnie ten poziom, który ma drugie wejście, ale przez to, że zrobiliśmy po prostu skipa zrobiliśmy zglitchowaliśmy po prostu grę, po prostu zrobiliśmy skok, znaczy nie zglitchować, zbugować. I zrobiliśmy grę, przez to nie musimy wracać z tego poziomu. Teraz czas na czwartego bossa, przedostatniego. Nazywa się Engine. Ten boss akurat jest trochę upierdliwy. Tak. Ale tylko trochę. Tutaj możemy rzucać swoimi owocami Wumpa w jego ręce i później jego naramienniki, kiedy się otwierają. I... Widzimy, Janusz stara się równomiernie rozłożyć porażenia na oba, żeby w miarę możliwości tutaj zabić oba naraz i przejść od razu do drugiej fazy. A tu zostały chyba jeszcze dwa uderzenia. Tak, dwa. I teraz następna jakby faza tego bossa, czyli po prostu teraz z ramienników, tak? Tak, tak, tak. Trzeba rakietami do nas. No tutaj widać, że te owoce faktycznie po rzuceniu mają taki fioletowy kolor, więc to chyba jednak nie są jabłka, ani mango, ani nic innego. I teraz za nas strzeli laserem. I ogólnie trzeba zadać 4 obrażenia. Raz, dwa, trzy. Ale nie możemy czwartego, ponieważ zginiemy. Więc musimy to zrobić w tej fazie. I teraz ciekawe, czy zdobędziemy. A jak zginiemy, boss fight od nowa, więc... To musimy robić całe od nowa, więc nie chcemy tego. Dlatego jest to boss dosyć upierdliwy, bo jeden drobny błąd i od razu musimy zacząć od nowa, a walka jest dosyć długa. Dwie minuty około zajmie.
teraz idziemy. To też jest dosyć ciekawe, ponieważ ostatni... Powiedzmy, że warp. Ostatni warp po prostu ma inną pozycję kamery, przez co łatwo się pomylić. Jak wszystkie, jak reszta, wszystkie cztery pierwsze mają widok na bossa, to ten nagle ma na widok na poziom od początku, więc to jest trochę upierdliwe też. No i tutaj mamy poziom, w którym możemy używać jetpacka, powiedzmy. Znaczy tego, że wkraczamy w takie futurystyczny świat, futurystyczne rejony. Niefortunnie zahaczyliśmy laser, przez co zaczęliśmy maskę. No dało się nam przejść poziom. A nie. Nie dało się nakrzyknąć upside'a, ale to jest dobrze na razie. No czas jest okej. Faktycznie. No tutaj jest ta sekcja poziomów, o których wspominałem, czyli podnosimy tutaj świetliki, tak to się nazywa po polsku, z angielskiego. Tak. Podnosimy świetliki, które oświetlają nam drogę, a jeżeli będziemy się za bardzo ociągać, to on po prostu wygaśnie i do momentu, dopóki nie zobaczymy następnego świetlika, będziemy musieli biec po ciemku. No ale wiadomo, w speedrunie to my podnosimy dwa świetliki zamiast jednego, zanim w ogóle się jeszcze pierwszy będzie chciał skończyć, więc tutaj problemu z tego nie ma. A my też mogliśmy zobaczyć ścieżkę Death Road, czyli ścieżkę, w której można zginąć. Jest tam GM1, ale będziemy go robić dopiero przy relikcie. Będziemy go zdobywać. A też są też, na samym końcu są też dwie skrzynki, które musimy zdobyć, aby mieć GM za wszystkie skrzynie na końcu poziomu. A możemy się po prostu cofnąć w drugą stronę. Okej. Trzeba zrobić to prawą ścieżkę całą. Jeśli później nie trzeba aż tak tyle cofać. Dwie skrzynki i tam dalej jeszcze jest jeden gem, ale po prostu zrobiłem go podczas reliktu, przez co zaszczędzimy trochę czasu. W ranie akurat czasu na relikty jest wystarczająco, zdecydowanie, więc możemy sobie pozwolić na zbieranie rzeczy po drodze jeszcze innych. No tak, akurat wchodzimy do drugiego poziomu z jetpackiem. Chyba są tylko dwa w tej grze, z tego co tak, pamiętam. Tak, są tylko dwa. I ogólnie to jest mój ulubiony poziom, ponieważ
Tak, na początku, kiedy robiłem pierwsze rany, bardzo lubiłem omijać jedną skrzynię. Jedną z pierwszych skrzyni na tym poziomie. I w sumie już nie pamiętam, która to była. A, to była chyba ta skrzynia, bo ogólnie jak za pierwszym razem, zanim dotarliśmy tutaj, to nie było jej w ogóle widać. Więc jak jesteś skupiony na tym... O, jesteś skupiony na tym, aby omijać przeszkody, po prostu możesz jej nie zauważyć. Tutaj trzeba w tych poziomach z jetpackiem bardzo mocno uważać, bo tu jest naprawdę dużo przeszkód, które mogą nam przeszkodzić. Elektryczne kable, gorące rury, lasery i tak dalej. Tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Już nie mówiąc o przeciwnikach oczywiście. Ale poszło w miarę sprawnie, więc już poziomy z jetpackami są za nami. Jeszcze oczywiście będziemy wracać po relikty, ale... No, będziemy wracać po relikty, ale tam już nie będziemy musieli się za bardzo skupiać, bo po prostu robimy cosplay Sonika i Kataką Fast. Mimo, że jesteśmy crashem, czyli takim konkurencyjnym bardziej petem. Mamy chwilę na podsumowanie licytacji? Mamy. Okej, chciałem tylko przypomnieć, że na dzisiaj mamy jeszcze dwie licytacje, które dotyczą dzisiejszych ranów. I jest to trudniejsza karta bingo do The Sims 3, czyli Mary przygotuje dla nas dwie karty do bingo do Simsu. Jedna będzie łatwiejsza, druga będzie trudniejsza. Jeśli chcecie, żebyśmy robili tę trudniejszą w tym samym estimate, to... Mamy 15 zł z 500, ale macie jeszcze 2,5 godziny, więc jeśli czujecie, że bardzo byście chcieli nam dokopać, to zapraszamy do wpłacania. Mamy też inicjatywę na zrzucenie profesor McGonagall ze schodów w trajfekcie Harry'ego Pottera. I na to, do samego na trajfekty jest jeszcze 5,5 godziny, ale zrzucenie McGonagall ze schodów jest w formacie tajemnic, więc to i tak jest w czasie tego rana, więc macie jakieś 7 godzin. Na to, żeby wpłacać, brakuje nam w tym momencie 180 zł, żeby zrzucić McGonagall ze schodów. Podeslam numer 2. No, zdarza się. Niestety. Tak, tylko 2 na razie w ranie, więc nie jest aż tak źle. Ale że dla mnie już jest źle. Okej, to jest dosyć fajny bonus, ponieważ... Mamy podskakujący nitro, na który w ogóle wpływu nie mamy. I nie mamy żadnej maski. Więc może być ciekawie. No co złego może się stać, to tylko nitro. O, które podskakuje właśnie tak. Tu było blisko. Tutaj też, tu jest na najcięższy moment po prostu, aby ominąć to. Ponieważ jak podczas naszego skoku nagle podskoczy nitro, to można po prostu się... Po prostu zginąć można. Nie mamy za bardzo jak tego już wyratować, bo jesteśmy w trakcie skoku już. Kliknęliśmy przycisk, trzeba iść dalej. I teraz musimy się cofnąć do ścieżki. Nie ginąć przy okazji. No, trzeba minąć tutaj, tak? Okej. Okay. Wydaje mi się, że nie powinniśmy tak wysoko wskoczyć, cofając się. Więc tutaj powinniśmy być zanim zrobimy bonus. Nie. Jest tam wystarczająco, żeby skoczyć normalnie? Oj, jest podobno mnie.
No już powoli kończymy ten piąty świat, powiedzmy, z tych futurystycznych poziomów. I potem będziemy mogli zmierzyć się z samym Korteksem, chociaż walka z Korteksem w tej grze no jest troszeczkę antyklimatyczna, można powiedzieć. I dosyć szybko. No to jest plus dla speedrunnera, zdecydowanie. Znaczy, ogólnie ciekawe jest to, że ostatni boss z tej części jest najszybszy. Więc to jest dosyć śmieszne, że oczekujemy tego bossa strasznie. Będzie ciekawa, to po prostu trwa. To jest najszybszy boss ze wszystkich w tej grze, bo nie ma żadnych autoscrollerów, nic, po prostu go doganiamy. I w sumie tyle. Porównując to na przykład z pierwszą, akurat przy checkpointzie. Tak, tak, akurat chciałem skoczyć, ale zorientowałem się, że jednak się nie zmieszczę, chciałem się cofnąć szybko, ale nie wyszło po prostu. Przynajmniej zresetowałeś sobie tutaj RNG, to wszystko manipulacje. Ale w porównaniu na przykład do pierwszej gry, to tutaj boss jest nieporównywalnie łatwiejszy. Tak. I nieporównywalnie krótszy, bo w pierwszej grze ilość faz, no, to jest jedna z niewielu rzeczy, które mi się średnio podobają, jak myślę o tym, że będę chciał ranować rynkę. Ogólnie boss ostatni boss w pierwszej części ma ciekawe hitboxy czasami, jego pociski. To zdążyłem się przekonać już kilka razy w moich ranach. Na przykład tracąc moje PB na przedostatniej fazie. Mały błąd, ale to jest niebawem końcówka poziomu. Już jesteśmy w końcu, więc kolejny poziom zaliczony po raz pierwszy, nie ostatni. I możemy to się zmierzyć z Korteksem, czyli głównym bossem. I po prostu powracać do poziomu i studiować to, co zostawiliśmy. Czyli pozostawione gemy specjalnie oraz relikty przede wszystkim. Co już nie zajmie aż tak dużo czasu, biorąc pod uwagę, że no, nie musimy nic zbierać, więc będą one dosyć szybkie, nie licząc jednego czy dwóch poziomów, gdzie będziemy robili gema za skrzynki jednocześnie z reliktem. Nie mrugajcie podczas tej walki z bossem, przy okazji. Tu musimy jeden raz uderzamy. I to będą zaraz charakterystyczne trzy skały, przed którymi też możemy go uderzyć. I w tym momencie. I możemy to ostatni raz. I to jest koniec bossa. I to jest bardzo, bardzo dobry, dobrze zaprojektowany boss. Ogólnie to nie miałem jeszcze styczności, nie wiem sam, czy można w ogóle przegrać z nim, albo zginąć w jakiś sposób. Może uderzając te miny. Miny tylko spowalniają nas. No to chyba nie. Chyba, to że to jakiś stunek będziesz tak strasznie wolny, to możesz jakiś stunek, nie wiem, dolecić do jakiegoś punktu. To jest chyba nikomu na świecie jeszcze się nie zdarzyło przegrać tej walki. No a teraz robimy to, o czym wspominaliśmy, już gra skończona, mamy buty do biegania, więc przechodzenie reliktów będzie jeszcze prostsze. Jak widać, crash jest o wiele szybszy. Tutaj częściowo będziemy używać tych skrzynek związanych z zatrzymywaniem czasu, ale no, korzystając z technik tutaj chodzenia i slajdowania, i skakania, i łączenia tego wszystkiego, możemy mieć taki szybki movement, że po prostu większość z nich nie jest nawet potrzebna. I to jest dosyć ciekawy poziom, ponieważ ten relikt można skończyć tylko za pomocą głównego wyjścia,
Ponieważ jak masz jeśli posiadasz czas relikt, po prostu robisz relikta i skończysz ten poziom, po prostu nie wiadomo dlaczego nie zalicza się. I przez to trzeba po prostu zdobyć gema i zresetować time, zresetować... nagle zresetować relikt po prostu i zacząć od nowa. Bo jeśli będziesz dosyć szybki, to możesz zrobić nawet złoty relikt tutaj. Ale i tak nie zdobyjesz go. Po prostu zdobywamy, resetujemy i on się zapisuje, mamy, posiadamy go. I robimy po prostu... Jak zresztą widać teraz na obrazku. I robimy po prostu zwykłego relikta teraz. A restartowanie poziomu jest o tyle szybkie podczas... prób czasowych, że nie musimy kompletnie wychodzić z poziomu, tylko klikamy restart, jeżeli jesteśmy w trakcie. I nie musimy też robić żadnych death warpów. Nie zależy nam na tym, jakie punkty kontrolne weźmiemy, bo w sumie na time trialach nie ma żadnych. Midori na czacie się pyta, to remaster dwójki ma tryb time trial? Wszystkie gry z Ancient Trilogy mają time triale w sobie. Tak, jedynka też ma. To jest dosyć, dosyć bardzo ciekawym urozmaiceniem. Bo można dzięki temu robić kategorię 102% na przykład w dwójce. W jedynce można robić 105%, ponieważ mamy dodatkowy poziom, przez co też... Tak, i który dodaje dodatkowy procent. A naprawdę w oryginalnym Crashu jedynka i dwójka ma 100%, a trójka ma 105%. Więc tak naprawdę relikty nam dają w sumie 10% więcej. I poziomy DLC w Crashu w pierwszej części i w trzeciej. No i pierwszy relikt już, ten rerunowy już za nami. Będziemy teraz tak naprawdę po kolei już wchodzić w poszczególne poziomy, bo nie zależy tam, nam tak naprawdę na kolejności w tej chwili. Ponieważ się tak tracimy maski. Tracimy maski jak tylko zdobędziemy, jak time tylko podniesiemy ten zegarek oznaczający time trial. I już tak, i tak mamy już wszystkie gemy przy sobie potrzebne. Mówię o tych kolorowych, a bonusowe zdobywamy tylko w niektórych poziomach oprócz robienia time triala. Więc jedyne co nam zostało to po prostu wchodzenie w poziomy i kończenie ich w miarę szybko. Tak, 3 sekundy weźmiemy. Przydadzą. Przez te ściany, w które musimy wkręcać ludzi, żeby zniknęły, czas, który jest potrzebny na tym poziomie, jest dosyć szczodry, więc możemy sobie pozwolić na pomijanie dużej części tych skrzynek. Nawet jeżeli nie używamy tutaj jakichś zaawansowanych technik związanych z poruszaniem się Crasha, bo no to jest jetpack, tutaj nie ma za dużej filozofii. A jest nawet platynowy. Fajne jest to, że teraz grasz na w moim Steamie, więc wszystkie relikty mi się zapisują. Po prostu później jak będę w domu, to tylko skończę sobie wszystkie na platynowej i powiem, ha, skończyłem grę, dziękuję. Chociaż w sumie... Nie wiem, czy gdzieś posiada save, wiesz, jak działa Steam Cloud, więc... No, też raz, ja z drugiej strony.
Dzięki debutom mogliśmy przeskoczyć po prostu platformę i nie tracimy 3 sekund, około 2 sekund na przemieszczanie się. Bo platformy w tej grze są dosyć wolne, one chcą ci pokazać widoczki, jak gdzieś przemieszczają. Albo po prostu przesuwają się bardzo, bardzo powoli, więc to, że możemy z niej przeskoczyć, jeżeli jesteśmy blisko, to jest akurat całkiem spoko opcja. Ja ogólnie to jest będzie nasza ostatnia wizyta w levelach z jetpackiem. To jest w sumie chyba jedyny rodzaj poziomu, gdzie robimy go tak naprawdę jak twórcy przewidzieli w 100%. Tak. Chociaż wiem, że oryginalny Crash można po prostu jakoś ominąć ten jetpack, po prostu można biegać po powierzchni. Biegać. Tak, to jest prawda. W tej wersji się akurat nie da, ale no i tak wystarczy po prostu być szybkim cztery głowa raczej. Bądź szybkim cztery głowa, no i zdobędziesz relikt. Okej. Myślałem, że to automatycznie. Tutaj you learned. Wiecie, nawet speedrunnerzy nie wiedzą niektórych rzeczy o swoich grach. A i tak platyna, no. I tak platyna. No, czy to ważne? No. Po prostu bądź szybki, cztery głowa. A w sumie, jak dostajemy obrażenia, to wszystko, co ma na przykład coś przemieścić się to nie przemieszcza ogólnie. O, tego to nie wiedziałem akurat. To jest chyba specjalnie po to, żebyś przypadkiem nie dostał znowu obrażeń. Tak. Żeby te iframesy były respektowane przez całe otoczenie rozgrywki. A, nie dałem się. A ogólnie jak skaczemy pod silnika starczy, to można ich zabić. Nie ważne, czy akurat użyłem tarczy, czy nie. Jest to też ciekawe. Liczy się tylko uderzenie, niezależnie z której strony, i tak lecą do tyłu. Jakby się udało, to by można było ich uderzyć od tyłu i nadal by spadli.
No i to jest pierwszy warp, który mamy określone. Wszystko mam po prostu, nie mamy już wszystkie gemy i relikty, więc... Jeden z głowy, zostały tylko cztery. I jeszcze dodatkowe, bonusowe poziomy. Jak dobrze pójdzie, to faktycznie możesz się nieźle w estimate'cie wyrobić. No tak, tak. Bardzo szczodry dałeś sobie estimate. Ogólnie to estimate wziąłem ze swojego rana na swoim komputerze, który ma, no powiedzmy szczerze, dwa razy dłuższe loadingi, więc... Czyli już teraz zaoszczędzasz 30 minut. 15 minut samych loadingów około zaoszczędzam. Więc ten run może się nawet skończyć 15 minut przed estimate'em. Jeżeli pójdzie źle, tak w miarę, bo na razie to masz jeszcze lepszy pace. Jak jeśli będzie dobrze, to będzie na 20 minut. A nie, po prostu nie podskoczyła, tu mamy maskę, to też możemy... No masek akurat nie potrzebujemy, bo one nie przechodzą między poziomami, więc no, używamy je sobie, żeby damage boostować się w odpowiednich miejscach. A jeszcze pytanie z czatu, jakie ty masz PB? PB in-game time, to jest 2 godziny 15 minut in-game time, ale bez... z loadingami jest to 2,45 chyba, więc całe pół godziny loadingów mam. No to jest dużo, tutaj loadingi masz o wiele szybsze. Tak, wiele szybsze. Czyli profesjonalny maraton, można powiedzieć. Profesjonalny sprzętem. A, nie udało się. A na którą stronę pójdzie? Tutaj też była jakaś mała przestrzeń na zrobienie Hopsela, ale tak się nie udało, więc... Ogólnie te dwie bramki działają dosyć słabym przedziale czasu, więc warto po prostu poświęcić maskę, żeby zaoszczędzić kilka sekund. Już na reliktach nie jest po prostu kwestia, czy poświęcać maski, tylko bardziej, gdzie najbardziej optymalnie można to zrobić. O! Spadając w dół nie jest optymalnie. Nie spodziewałem się tego. A, nie właśnie. Podeslam counter 3.
Plus jest taki, że zaczynamy od ostatniego świata i tak naprawdę reliktami cofamy się do początkowych. A jak widać, poziomy w tych światach na końcu są troszeczkę długie, więc im dalej będziemy szli, tym będzie nam po prostu łatwiej. Tak. Ogólnie nie tylko poziom trudności, ale też długością. Ogólnie ten relikt, aby osiągnąć, aby zdobyć złoty relikt, wystarczy nam minuta 48, a my mamy minutę 25, więc naprawdę są łatwe niektóre. Dla speedrunnera oczywiście. To podkreślam, bo dla mnie łatwe nie są, jak ja gram jeszcze casualowo. Ale już niedługo trochę szybciej. Idziemy teraz tą ścieżką, ponieważ jest ona minimalnie szybsza i jeszcze musimy zdobyć gem, który zostawiliśmy wcześniej. No i przy okazji jeszcze mamy maski, które możemy tutaj zużyć, więc tym bardziej jest to profit. No a tutaj potrójna maska, więc nie musimy... To jeszcze lepiej. Nie musimy uważać na przeszkody, po prostu możemy robić ślisk i tylko to tak naprawdę. No teraz widzimy, dlaczego jest to szybsze. Tak jak widać, podniesienie maski w trakcie działania już tego efektu trzech masek nie przedłuża go jakoś w ogóle. Tak, nie przedłuża go w ogóle. Więc też nie, na... Pamiętam, że w niektórych poziomach nawet jest zalecane poczekać i sekundę, dwie, aż się skończy, zabrać dopiero, żeby je przedłużyć ją. A to akurat w pierwszej części. Mając proste poziomy, to też by złoty rejk zdobyć, to potrzeba 2 minuty 6 sekund, więc to też jest dosyć łatwe. Dla speedrunnera? Tu dla normalnych graczy też jest uproszczona znajomość poziomów. Znaczy, no wiadomo, te gry są trudne, jeżeli się gra w nie mało, albo tak po prostu kilka razy się przeszło. Jeżeli ktoś jest speedrunnerem, to wiadomo, ilość podejść pod dany poziom jest już na tyle duża, że można je przechodzić bez żadnego problemu. Okej, okay, tam myślałem, że ta mapa będzie szybciej skakała, więc... Ale zazwyczaj szybciej skacze. No niefortunnie po prostu. A tak dla pewności, bo to jedna maska jest ukryta. Wezmę ją, ponieważ... Ciężko za którą będziemy przemieszczać się. O nie, to widzicie ten zielony dżem, można po prostu tak skoczyć bez niego. I tu jest ścieżka... Robię po prostu ścieżkę, aby zdobyć gem, który opuściliśmy wcześniej. O. Jednak dobrze, że ta maska była wzięta. Tak. O. No, poziomy na wysokościach nie należą do najłatwiejszych, naprawdę. Szczególnie też, że jak masz jeszcze używasz tych butów, to jeszcze możesz oddawać dalsze skoki, przez to też to możesz trochę zmienić.
Okej. Okay. Spokojnie, mamy czas. Mamy czas. Mamy czas, mamy dobre loady. A bez maski spróbujemy. Zrobię powoli, jednak. No, jak Spiral mówi, że zrobi coś powoli, to wiedzcie, że naprawdę coś już poszło nie tak po drodze. Ale jest już wreszcie koniec, udało się. First try. Jakoś z tego zadowolony nie jestem. Czemu? Za pierwszym razem ci wyszło. I tak, od razu złoty relikt. A i dla pewnych podejrzeń nie można używać butów, jak się nie jesteś na poziomie. Wszystkie relikty teraz z poziomu czwartego są zdobyte, więc można teraz iść. Idziemy w dół, zostały tylko trzy i bonusy. Tak, zostały trzy. Czas zapowiada się naprawdę nieźle, trzeba przyznać, jak na RTA. Tak, na pewno. Nie wiem, jak tam twoje splity, także... Akurat niefortunnie zapomniałem swoje i tak naprawdę nie mam porównania.
Po raz kolejny pytanie z czatu, dlaczego 102% ma być ukończone? Otóż 100%, 102% dostaje się za zrobienie wszystkich poziomów, wszystkie klejnoty, wszystkie gemy plus te ukryte, te kolorowe i tak dalej. Plus jeszcze relikty, które teraz nam tylko zostały do skończenia, nie licząc kilku dodatkowych gemów po drodze. I jak zdobędziemy to wszystko, to będziemy mieli właśnie 102% w tej grze. Normalnie się zdobywa 100, ale jak zdobędziemy wszystkie relikty, to jeszcze będziemy mieli 102%. Te relikty to jest to dodatkowe 2. No, bo akurat w oryginalnej części nie ma reliktów. Są tylko w tym remake'u zrobionym przez tak. Insane Trilogy. Oryginalne są tylko relikty z trzeciej części, a w remake'u właśnie są w pierwszej, drugiej, trzeciej. Przez wszystkich są relikty do zdobycia. To jest też dosyć ciekawe, bo prawdopodobnie z trzeciej części z oryginału dużo jest podobnych czasów do oryginalnej części. Natomiast w pierwszej, drugiej nie wiem, czy twórcy jakoś mieli, czy oni musieli sami stworzyć te czasy. Podejrzewam, że taki pan Steven sobie usiadł i powiedzieli mu trenuj i zrób nam czasy, to będziemy mieli do czego porównywać. Wzięli trzy osoby na trzech różnych poziomach. Taki, co dobrze grał w gry, średnio grał w gry i taki, który no. Ale też jest taka ciekawostka, że jeśli skończymy grę i będziemy czekać do końca. Bo do końca napisy będziemy czekać. W końcówce będą pokazane wszystkie czasy deweloperów, ale to jest dosyć daleko ukryte, więc. I wtedy można zobaczyć najlepsze czasy deweloperów na każdym poziomie. A to akurat ciekawy historyk, tego nie wiedziałem. Ja też tego nie. Ogólnie tego nie wiedziałem, tego dowiedziałem się kiedyś, jak oglądałem. Wszedłem na jakiś streama, jak zobaczyłem końcowe napisy. Ogólnie to się wszystko pomija, więc nawet nie wiem, co jest. Wiem tylko, co jest w pierwszych 2 sekundach, co napisów, później nie wiem nic. No, tylko pierwsze 2 sekundy się ogląda, potem już się pomija. Tak. Okej, musimy teraz gema zdobyć za wszystkie skrzynie. I to jest dosyć ciekawy początek, ponieważ zegar i skrzynia są dosyć oddalone od siebie na początku i może być po prostu ciekawie. A trzeba zdobyć. O, okej, udało się. A mieliśmy na skrzyni. No to akurat wszystkie skrzynie. Teraz musimy tylko aktywnić Nitro, żeby nie zapomnieć na koniec. Tak. No i jest gem za skrzynki, no i jeszcze time trial skończony. Platynowo zresztą.
Oczywiście za każdym razem, jak idziemy, to Kras się cieszy, że znowu coś trzeba po prostu pominąć. Ten słynny taniec. Tak. Tutaj się da go skipować. Mamy też potem maskę, przez dzięki czemu po prostu nie musimy zwracać uwagi na nic. No i z tymi trzema maskami było o tyle prosto, że już możemy kończyć. Tak jak wspomniałem, jakie mamy już pierwsze, znaczy ostatnie dwa światy za sobą, to te poprzednie już będą miały krótsze poziomy i raczej prostsze. Tak. Zgadza się z tym. Dobrze, że wymaganiem na te 102% nie jest platynowy relikt, tylko złoty, bo faktycznie wtedy speedrunnerzy musieliby się skupiać na zdobyciu tych wszystkich skrzynek z czasem, albo większości przynajmniej. I też by nie umożliwiło, przez co niektóre, na przykład ostatni poziom, który niedawno robiliśmy, trzeba było zdobyć gem jeszcze. Jeszcze gem, tak. Gem na ścieżce, na której w ogóle nie ma skrzynek z czasami, ponieważ deweloperzy nie przewidują tego, żeby ktoś będzie tak w ten sposób robił. Przez to tak naprawdę jest, no, ten relik jest nie do zdobycia. Więc tak naprawdę trzeba było wcześniej zrobić ten gem. Nie. Nie w tę stronę. Do domu chcę, nie do góry. Trzeci świat już za nami, zostały tylko dwa. I tutaj nie robimy teraz drugiego, tylko robimy pierwszy. Ponieważ później z pierwszego będziemy iść na ostatni. Na ten bonusowy. Na ten bonusowy. Jak skończymy jeden poziom z tego bonusowego, to wyjdziemy w drugim świecie. Tak. Więc nie ma sensu teraz go robić, skoro możemy go zrobić na końcu. Ogólnie te poziomy z kulą są dosyć dosyć trudne z butami, ponieważ musimy jeszcze szybciej przewidzieć, gdzie będą dziury. Pytanie z czatu. Są dwa, dlatego odpowiem na drugie, bo znam odpowiedź. Czy opłaca się brać wszystkie skrzynki z czasami?
No, w większości poziomów nie, dlatego że po pierwsze wymagany na 102% jest złoty relikt, a nie platynowy. A po drugie, tak jak powiedziałem, movement, jak widzieliście tutaj, związane z daszowaniem, z kręceniem się i tak dalej, jest o tyle przystępny i o tyle przyspiesza nam naszą ogólną prędkość, że są poziomy, gdzie nie potrzebujemy praktycznie żadnych tych skrzynek i tak uda nam się zdobyć złoty relikt. A co do pierwszego pytania, to zostawię jeszcze tobie, Janusz. Ile mniej więcej czasu zajęło ci przygotowanie do takiego speedruna? Jak długo się zajmujesz tymi grami? Pierwszym remasterem zajmuje się około Jako całą serią? od. Jako całą serią od około od. No już będzie rok. I ogólnie to jest moja pierwsza gra, którą zacząłem speedrunować, więc też to jest moja. Zacznie mojej tak jak powiedzieć kariery speedrunnerskiej. No i ogólnie na początku zajmowałem się samą pierwszą częścią N%. Speedrunowałem około przez 3 miesiące, ale przejdźmy do tej, co teraz przychodzi, to teraz speedrunuję, czyli do drugiej części, którą zacząłem speedrunować od 2 miesięcy prawdopodobnie. I zacząłem od N%, które też jest po prostu szybsze, krótsze jest i tyle. I wtedy też nauczyłem się tych obstajców, które zawsze zajmują czas. I tak naprawdę tą kategorię ja miałem speedrun. Myślę, że z 9 runów skończonych miałem, więc to około 20 godzin. Plus tam jakieś oczywiście trakt tego ćwiczenia, czyli około. No powiedzmy, że 50 godzin około tą kategorię speedrunuję. Tak łącznie, nawet ponad to. No, to jest już niezły wynik, biorąc pod uwagę, że ten rany nie są aż takie krótkie, co niektóre. Tak. No, w pierwszym świecie akurat poziomy są na tyle krótkie i przystępne, że no, te czasy są bardzo, bardzo niskie. No i dzięki temu, że te końcowe poziomy są też w miarę proste, praktycznie same platynowe relikty otrzymujemy. Korzystając z naszych technik movementowych, o co podkreślam wielokrotnie, bo są trudne. Ale są też nieprzewidziane przez twórców, co widać po czasach osiąganych przez Janusza. Akurat te poziomy z tymi butami, to zostaliśmy po pokonaniu Cortexa, są. Te poziomy są łatwe jednak. Bez butów, tak mówię, no. Nie wiem, czy da się wykonać niektóre tak naprawdę. Ale to jest speedrun i po prostu z tymi butami jest dosyć szybko. To jednak warto robić. Je później. O! Się nie udało. Chociaż się tak zastanawiam teraz, ponieważ mi się zdaje, że ten ślizg powinien zabić tego pingwina. Pingwina, nie pingwina, tylko jak to się nazywa? Fokę? Coś takiego. Fokę, tak. To są foki, z tego co widziałem.
Pas. Nic się nie stało, i tak będzie relikt. Tak, będzie relikt, spokojnie. O, tak. Straciłem trochę sekund. Ale jest ta platyna. No i za nami cały pierwszy poziom orb, jak to chcę mówić. Pierwszy świat, można powiedzieć. Pierwszy świat. Pierwszy świat. Ostatnio, pierwszy poziom pomijamy, bo już zrobiliśmy wcześniej. Idziemy tu. I będziemy mieli okazję poznać kolejny poziom ze świetlikami. W tym czasie odpowiem na kolejne pytania z czatu. Czy ciężko jest się nauczyć takich dashów i czy macie jakieś porady dla początkujących, jak się takich dashów nauczyć? Te zaawansowane slajdy, jak według mnie, są trudne, ale Janusz powiedział, że da się ich nauczyć w miarę szybko. Natomiast dla początkujących najprostsza porada to jest po prostu grać i tyle. No, Crash to jest gra, gdzie poziomy przychodzi się, ucząc się ich na pamięć po prostu, jak wygląda poszczególny rozkład. Więc jeżeli będziesz grać odpowiednio długo, to wystarczy po prostu pobijać swoje rekordy, starać się jakieś strategie utrzymywać. Jak już będziesz się czuł na dobrze w grze, możesz wtedy pobaczyć sobie jakieś rany, właśnie jak ten, czy jakikolwiek inny, gdzie wszystko jest tłumaczone, dlaczego i jak się dzieje. Dzięki czemu możesz podpatrzeć kilka rzeczy, jak oni to robią, jakie oni ścieżki obierają, żeby to zoptymalizować. A co do pierwszej części i tego, czy tam są dasze, tam nie. Tam daszów faktycznie nie ma, dlatego ja wolę zacząć od jedynki osobiście, jak będę ranował Crasha, a chcę ranować Crasha. Bo tam najszybszą formą movementu jest po prostu bieganie. I tyle. To jest akurat w miarę proste. I to jest pierwszy poziom. To jest chyba jedyny poziom, w którym najpierw robimy relik, a później zbieramy gema. A powodem jest to po prostu, że możemy z tego poziomu możemy zdobyć jedną maskę i możemy po prostu zachować na następny poziom. Z tego, co dobrze pamiętam. Jeżeli jest to run 100%, to jest to run tylko z Crasha 2? Tak, to jest run tylko z Crasha 2. W kategorii powinno być pisane, że jest Crash 2 102%, tak. Dla uściślenia. Można też, są kategorie, które pozwalają na przejście całej trylogii. Tak, są kategorie, żeby przejść całą trylogię, czy to N%, czy 102%. 315%. 315, no, bo to włączy się wszystkie. Tak. O, widzę, technicznie robią robotę, już jest pisane, że jest Crash 2 100%. 100%. Trochę po ciemku. Ale tutaj chciałem powiedzieć, że poradzisz sobie, bo znasz layout na pamięć, ale nie zdążyłem. Jest za daleko trochę, wyskoczyłem. Ale na szczęście są checkpointy. A to czasami lepiej rozrywać po prostu te dwie skrzynie na początku i dopiero wtedy wziąć tego świetlika. Wtedy mamy dużo czasu. Zaniszczenie tych skrzyni się traci czas faktycznie, bo no, musimy wszystkie bodyslamować powoli. Jednak muszę się poprawić, jednak nie da się zdobyć maski w tym poziomie. No, co nie zmienia faktu, że mamy już wszystko z tego poziomu i zostało tylko kilka bonusowych i świat numer 2. Tak naprawdę możesz powiedzieć, że to już
końcówka rana, naprawdę. No już za jakieś kilka minut można się na czas szykować, więc... Za około 10-15 minut. A to zobaczymy jeszcze. No czas wygląda naprawdę nieźle w porównaniu do estimate'u. W sumie też można się zapytać dostępnego runnera, czy będzie gotowy. O. Powiedział, że zawsze. Chyba, że można zrobić coś takiego, że jak zostanie mi dużo czasu i żeby nie robić długiej przerwy, to można zawsze jeszcze pokazać. Ale pokazać jakiś. O, ale pokazać jakiś poziom dodatkowy. Jak jeżeli będziemy mieli czas, to nie ma absolutnie problemu. Dobrze. Jeśli mogliście wybrać, czy chcecie DLC z pierwszej części, czy z trzeciej. Zobacz. Ja bym chciał z pierwszej zobaczyć. A, z pierwszej. Tak, taki poradnik na żywo będę miał przy okazji. W sumie spodziewałem się, że będą tak szybkie loadingi tutaj. Tutaj, prawda, wysoki poziom technikali w NGSP się zapraszamy do brania udziału. I skończyliśmy poziom z wszystkimi skrzynkami, które już wcześniej przeszliśmy, ale nie musieliśmy przejść, ponieważ musieliśmy zacząć z innego wejścia, które posiada skrzynki do zniszczenia. Teraz wracamy się, żeby zrobić relikt i zdobyć gemę z defrauta, czyli ścieżki, której... A po prostu jest ścieżka i tam na końcu jest grałem do stopnicy. My teraz już jesteśmy na drugim poziomie. Tak, jesteśmy na drugim poziomie. W drugim świecie, o tak. Już tak. Się umówmy. I tu też dosyć jest mało czasu, więc trzeba dokładnie nie zrobić to. A. Brak maski trochę może utrudnić, chociaż... To już się uda. O, platformy się pojawiły i udało się, dobrze. Nawet dobrze poszło. No i jest złoty relikt, czyli dwie rzeczy za jednym razem, tym razem po raz kolejny. To będzie jakaś scenka, która informuje nas, że zdobyliśmy wszystkie gemy, które były możliwe i zostały teraz 3 relikty tylko.
czas się kończy, jak tylko zdobędziesz ten trzeci relikt, czy kiedy dokładnie? Nie, po tym trzecim relikcie będę musiał jeszcze wspinać się na samą górę do window, aby uaktywnić drugie, jakby drugie zakończenie gry. Aha, okej. Okay. O, to było blisko dosyć. Jeszcze chyba sprzyda nam 3 sekundy. Znaczy, ja mam 2 relikty tylko zostały i już będziemy mogli cieszyć się skończonym ranem. No i potem jeszcze jakieś bonusiki, nie? Jak mówiłeś. Tak. Mamy czas. Mamy dużo czasu nawet. Pytanie, czy będzie PB? RTA na pewno tak. To jest pewne na 100% już. Ale czy będzie in-game time? Zobaczymy, jak skończymy. Przynajmniej ostatni relikt. To jeszcze pytanie z czatu, zanim skończymy ostatni relikt. Jak wygląda system zapisów w remake'u? Bo na PlayStation przynajmniej w jedynce, tylko w bonusach można było zapisywać. No to co akurat autosave. Jak widać w prawym dolnym rogu czasami się wysiada taki jak po prostu kartonik i to nic tutaj zapisuje. Oczywiście można wyłączyć autosave, albo można włączyć się. Podczas gry można tak naprawdę robić. Jeszcze będziemy pomiędzy poziomami, czyli w warpie tam poziomy, nie wiem, to wtedy można po prostu zapisywać sobie. A tak ogólnie to po każdym poziomie się zapisuje gra automatycznie. Tak masz włączone to save. Chociaż byłoby dosyć ciekawe, jakby zachowali to z oryginalnego Crash 1. To nie byłoby za dobrze przystosowane do dzisiejszego czasu, do dzisiejszych czasów, kiedy wszyscy już oczekują autosave'ów przynajmniej. Pomiędzy nimi można przez... A, nie udało się, ale ty tak miałem maskę. Nie ma znaczenia, skoro masz maskę. A między nimi da się przeskoczyć.
Czyli mamy już ostatni relikt i zostaje nam tylko odpalenie cutscenki, więc możemy już powoli szykować się na czas. A będzie konfetti teraz, że zrobiliśmy 102%, teraz po prostu idziemy na najwyższy poziom i jeszcze wyżej. I jak będzie czarny ekran z pistolonik, to może już stopować timer. Widzę. 3, 2, 1, czas. /29:08 real time. A jak bez loadów? A właśnie mogę sprawdzić. Mam nadzieję, że działało wszystko. Czyżby load simulator nie zadziałał? Chyba nie. Nie da się chyba loadów usunąć. Chyba nie zadziałał. Uff. A to może zawsze później też zrobić ręcznie to. Więc... Jak ktoś będzie chciał retimować, to proszę bardzo. Proszę bardzo, zapraszamy. Tak, założę się, że to był WR na 100%. Jeszcze nie wiem, czy to jest PB. Jest możliwe, ale... Znaczy RTA na pewno, także gratulujemy. RTA, tak. No i możesz jeszcze, z racji tego, że mamy 20 minut, pokazać przy okazji jakieś bonusy, o których mówiłeś. To nie było zaplanowane, że będziesz tyle czasu. Już tak szybko zrobię, nie? Nie. Po prostu taki dobry jesteś. Po prostu bądź szybki, cztery głowa. O, lubię ten glitch z myszką. Mogę save'a kontynuować? Pokazać wszystkim, jak dobry jest. Go for it. Ja sobie bez save'a też bym zbawił się o cutscenki początkowe tam. A może... Okej. Okay. Czyli po prostu pokażę, jak zrobić wszystkie skrzynki tutaj gramy. Znaczy, bardzo lubię podejście deweloperów, którzy w loadingu, tam gdzie zwykle pokazują hinty i tak dalej wszelkie, tutaj piszą good luck, you're gonna need it. Tak, oczywiście. To jest dosyć, na początku był dosyć trudny poziom. Mi też sprawia trudności, spokojnie, to nie jest tak, że ja umiem wszystkie poziomy. O. Timingi tutaj są specyficzne. Tak. Z tego słodka może zostać tutaj. Patrzę ten level i to jest akurat już z tej gry, w którą grałem i po prostu jeszcze mnie przyprawiał dreszcze. A mnie to trzeba czekać, aż tu przyjdzie, aż 3 razy to zawróci, ale to może być też po prostu... O! Można też po prostu... Zginąć. Na szczęście checkpoint był niedaleko, to nie jest time trial. Ale jak się zresetuje wszystko, to już można za pierwszym razem to zrobić. A tak szczerze mówiąc, tak troszeczkę ciężko się odzwyczaić do tego, że nie ma slajdów. I tu można zrobić... A, nie, to się... A tu można zrobić skrót jeden. O! Dostałem dwie maski. Ciekawe...
wziąłeś continue, prawda? Tak, tak, właśnie. Właśnie coś widzę, że poziom musiał. Ta część poziomu musiała ci troszeczkę zająć jednak. Tak. O. No ale dobrze, mamy maski. Widzisz, no, wiedziałem, czego będę potrzebował. I ogólnie to ten bonus jest dosyć śmieszny. Początek jest fajny. A musisz poczekać do ostatniej sekundy, aż wybuchnie. Oj, Jezu, pamiętam ten bonus. Żeby zrobić coś takiego. W sumie można zrobić coś takiego. Ja można spać tutaj, odbić się. I to nie zada nam. Nie zada nam wrażenia to TNT z góry. Oczywiście ty robisz to za pierwszym razem i wychodzę na głupka. Nie no, jak pierwszy raz grałem poziom spokojnie, to też miałem problemy. Z tego co pamiętam, to na początku, że próbowałem zdobyć. Kiedyś próbowałem zrobić platynowy time trial i zajęło mi to około 2 godziny. No, Stormy Ascent jeszcze przede mną, jeśli chodzi o relikt, więc. No to jest dosyć ciekawe, bardzo. Żeby nie zginąć przy okazji. Troszeczkę za wcześnie. Problematyczne na pewno są cykle. A tutaj fajny moment jest, bo nie można się zatrzymać ani na sekundę. To jest akurat prostsze niż inne części tego poziomu. A było jakieś trudne już? No nie żebyś masek potrzebował. O, i tu pod końcówkę można zobaczyć, jak fajnie niektóre są cykle. I można ani za wcześnie, ani za późno skoczyć. Akurat się tak położyło, że mogę zrobić to. Okej, okay, ledwo co. Enough. Nie, mają wszystkie szczęki 56 na 56. No i na śmierć była, ale. No niestety. Dzięki mnie wyratowałeś. Tak, tak. Co jeszcze? Ile mamy czasu jeszcze? Dużo? Bo save. Crash na trójkę, jeśli przychodziłeś. Jeszcze nie, w ogóle nie klikałem. Także. Można przetestować jedną rzecz, czy można zrobić DLC, poziom DLC. No na pewno wszystkie skrzynki zbiorę, ale czy można zrobić go po prostu bez żadnych ulepszeń, w sensie bez pomocy, czyli po prostu. Bo za każdego bossa dostałem jakąś umiejętność. W trzeciej części po prostu, czy bez tego da się jakoś w przystępnym czasie się przejść to. Przejść ten poziom, no. Można skoko zrobić. Ktoś tam mówi, że skoko poziomów nie ma. Chyba, że mogę jeszcze pokazać glitch z warpem, co będzie chyba. Lepsze. O, warp glitch właśnie, bo to jest interesujące. Bo czyli jak widać niektóre rzeczy tutaj w trójce są zablokowane z tej bramą. Na przykład taką bramą, którą właśnie nie da przejść na żaden sposób. Ale czy na pewno? Okej. Okay. Miałem postać. O! Jednak się. Blisko było. Okej. Okay. Jeszcze raz spróbujemy.
No i możemy przejść do poziomu. O, i teraz właśnie udało się przejść. Tutaj jest manipulacja wyborowa między Coco a Crashem, dzięki czemu możemy z takiej wysokości przeskoczyć nad tą barierą pod kątem lekkim. I teraz po prostu... Możemy robić poziom poza kolejnością, którego teoretycznie nie powinniśmy jeszcze... Do którego nie powinniśmy jeszcze mieć dostępu. I tak naprawdę to jest... Ten skrót pozwala na pominięcie pierwszego bossa. Dzięki czemu możemy oszczędzić minutę. Ogólnie, żeby odblokować Cortexa przez najmniej finalnego bossa, trzeba zdobyć wszystkie kryształy. Nie można pominąć żadnego. Może jeszcze jeden mi się uda zrobić. Jeszcze można przejść do tamtego poziomu. Znaczy do tego warpa. Trzeba troszeczkę na innej zasadzie. Po prostu jedziemy w window. To są ogólnie są dwa sposoby. Ja używam tego prostszego i trochę wolniejszego, ponieważ drugiego na po prostu nie ogarniam. I robi się go po ciemku, czyli po prostu nie widać końcówki. Trzeba na wyczucie robić. Ja akurat w tym momencie zmieniam postać na Crasha. Dzięki czemu... Teraz wchodzę do menu, żeby mógł zmienić postać. I dzięki czemu Coco nie ma hitboxów. Teraz pochodzi przez ścianę, po prostu można sobie wejść. Wtedy zmieniam na Crasha. Przechodzę. Ja jak chcę na końcu, to muszę strzałkę w dół i podskoczyć, żeby zmanipulować. I wtedy mogę zmienić i tam naprawdę jestem tutaj. I już możemy być w ostatniej części. Tylko tak mówię, że N% to trzeba wszystkie reszty kryształu zdobyć. Inaczej się nie da. Tak się nie odblokowuje bossa wtedy, więc tak, nie da się tego skipnąć. Ale można pominąć tutaj pewne fragmenty, jak mówiłeś. Ale tu się akurat kamerka blokuje. Można zapisać, to się... O, nawet teraz się postać zmieniła. Ile czasu jeszcze zostało? No może... Już zakończymy na tym momencie, więc... Jeszcze raz gratulujemy Rana. Więc... Dziękuję wszystkim. Dziękuję tobie, Kazik, za pomoc. Ja dziękuję tobie za dobrego rana, naprawdę. Dobry estimate. Nawet dobre, no dziękuję wszystkim, no, którzy oglądali. I o co ja więcej powiedzieć, no po prostu zapraszam na przerwę. I wtedy następny run, który będzie... Ratchet i Clank, tak. W wykonaniu Terminu. Więc zapraszam na przerwę.